Niezatapialni. Dzień dobry. Witamy Was w 374 odcinku podcastu Niezatapialni pod tytułem Czasami jest okej i się nie umiera. Taki spin-off znanego podcastu Wszystko jest najgorsze, po tym umierasz. A ja jestem Iga Ewa Smoleńska. To nie jest spin-off, tylko to jest crossover, bo jednocześnie są to niezatapialni, więc... Trochę crossover. To jest crossover episode. Crossover ze spin-offem. No, więc tak, tak, więc witamy. Ja się nazywam Iga Ewa Smoleńska, przywitałam się z wami. Będę zaraz się dyskremować, ale oprócz tego są tutaj ze mną również... Tomek Pstrągowski. Nice! Ale zaoszczędziliśmy w ten sposób dużo czasu antenowego. Jeszcze raz. Tomek Pstrągowski. I Dominik Gąska. Dzień dobry. Ja chciałam się dyskremować w tym sensie, że zawsze lubię, jak nasi słuchacze wiedzą, jakby co się dzieje tam karierowo w moim życiu i że nie będę w najbliższym czasie mówić za dużo o grach Bloobera, ponieważ teraz pracuję dla Blooberów i w sumie tylko tyle chciałam powiedzieć. Tak się akurat złożyło, że teraz patrzę na kamerę, mam też koszulkę. Czy teraz więc... możesz reprezentować opinię firmy Techland? Nie mogę reprezentować opinii zarówno firmy Techland, jak i firmy Bloober, jak i firmy Flying Wild Hog oraz innych firm, z którymi współpracuję, ale mogę wciąż reprezentować opinię najlepszej firmy robiącej gry na rynku, czyli Więcej Laserów. Polecamy nasze usługi. A czy macie dużo laserów na stanie? Zawsze może być więcej, nie? Więc trudno nam powiedzieć. Tak siedzimy, czasami liczymy i sobie więc właśnie, może jeszcze jeden, nie? Jest więcej laserów niż wy macie, więc jesteście kijową firmą. Tak, ale to jest nazwa firmy, ale też i obietnica, którą składamy, podpisujemy. No dobra, no ale jak ja przychodzę i poproszę wszystkie wasze lasery, a nawet więcej. A to nie są wszystkie lasery. I co wy wtedy? To jest więcej laserów. My ci nie, no, ale ja powiem więcej laserów macie, niż ty masz. I jeszcze nie, więcej laserów niż ty masz, my zapewniamy. To jest ale ja chcę więcej niż wy macie. No to ja wtedy jestem, zatrudniasz ja jestem nas klientem jeszcze raz. Tak, i wtedy zatrudniasz nas jeszcze raz i dlatego to jest dobry biznes model. Nie, no nie, ja was nie zatrudniam jeszcze raz, skoro wiesz, już raz mi rozczarowaliście. No dostałeś więcej laserów niż miałeś, taka jest umowa. Ale dostałem mniej niż wy mieliście. Znaczy tyle samo, tyle samo co wy mieliście. O tak, to jest, o to jest mniej niż więcej. Ogarnijcie się. Tomek mi tutaj disuje moją firmę i mój model biznesowy. Ja staram się bronić. Nie idzie nam za dobrze. Ja jestem po prostu, wiesz, symulacją zwykłego klienta w dobie późnego kapitalizmu, który płaci i wymaga i któremu zostało obiecane więcej laserów i ja chcę więcej laserów. Ale nie więcej niż my mamy laserów, Jesus tylko więcej Christ, laserów niż ty masz. Już przestańcie, naprawdę. Dobra, Tomek, wiesz co, jak jesteś taki rozgadany i masz takie parcie na mikrofon, to mi powiesz, co jest grane u ciebie. U mnie co jest grane? Tak, od razu? Tak. Kurde. Z zaskoczeniem mi wzięłaś. Słuchajcie, ja tylko dam komuś chwilę. Ja przed odcinkiem Iga nam wysłała pytania, na które dzisiaj mam odpowiedzieć. Ja dopiero je przeczytałem przed chwilą, więc pomyślałem sobie, że w trakcie odcinka zacznę się zastanawiać, więc jak Tomek i Iga mówili w kółko to samo o więcej laserów, kompletnie bez sensu, to ja zdążyłem już sobie wymyślić tą odpowiedź dawno i nie słuchając ich, a oni ciągle o tym gadali. Więc... To nie było dzięki. Bez sensu. To było ważne, to jest character building, okej? Okay? Dobrze. Dobra, przeczytałem sobie komiks, który się nazywa Wiedźmin Ronin. Rzeczywiście wygląda jak Wiedźmin Samuraj. No bo Ronin to jest samuraj, tylko bez pana. No tak, tak, tak. No, mówię, że wygląda tak, no. Więc tak, tak. Jest to manga nie w świecie Wiedźmina, bo to jest świat jakiś... No to jest Japonia. Nie wiem konkretnie, czy to jest Japonia, to nie jest powiedziane wprost, czy to jest Japonia, czy to jest jakaś fantazja na temat jakiegoś, nie wiem, mitycznego Nipponu, czy coś takiego, co nie? W każdym razie jest sobie samotny Ronin, który jednocześnie jest Wiedźminem, jakby pracuje jako Wiedźmin, jako zabójca potworów. Normalnie należy do szkoły Wilka i tam podróżuje przez Japonię i poszukuje takiej zimowej Wiedźmy, no, do której ma jakiegoś BFA prywatnego. Myślałam, że na przykład poszukuje Ciri-chan. No... Być może zimowa Wiedźma jest członkiem jakiejś takiej...
takiego stada koni, które biega po niebie i ma coś wspólnego z zaginięciem jakiejś dziewczynki, być może. No okej. Więc ogólnie tak, ogólnie pomimo, że ten Wiedźmin jest japoński, to jest tak klimatycznie mocno powiązany z tym klasycznym Wiedźminem growym i powieściowym. Scenariusz tutaj pisał Rafał Jaki, którego teraz chyba po animce już wszyscy kojarzą i znają jego nazwisko, który jest jakoś mocno związany z pisaniem, worldbuildingiem i tym writing roomem CD projektowym, aczkolwiek nie będę tam próbował rozszyfrowywać, kto jest kim w tej bandzie, ale w każdym razie wydaje się, że Rafał Jaki jest ważnym kimś w tej bandzie. Rysunki, tutaj będę teraz gwałcił język japoński, więc przygotujcie się. Rysunki przygotowała Hataya. Jest też bestiariusz narysowany przez artystę Matthew Mayera. I Bartosz Tybor, czyli inne znane nazwisko z tej kuźni writingowej CD Projektowej, robił tu redakcję. Ale też ciekawe, też co jest ciekawe, że jeszcze jest Satoru Homma, który robił redakcję chyba po prostu tych wątków japońskich, nie? Mhm. I czytam, kto zrobił bestiariusz na końcu, bo to jest moim zdaniem najciekawsza część tego komiksu, bo tutaj oczywiście jest kilka takich historii, 3 czy 4, w których Wiedźmin po prostu bierze jakieś zlecenia i tam konfrontuje się z potworami i jak to zazwyczaj Wiedźmin raczej ich nie zabija, tylko zabija ludzi, którzy go wynajęli, bo to robi Wiedźmin tak naprawdę. Tak naprawdę to jest bardziej zawód Wiedźmina, zabić zleceniodawcę niż potwora, do którego się przyjął zlecenie. Strach jest bo w tym Tomek, czasie w ogóle wynajmować Wiedźminów, to jest... Bo prawdziwe potwory to ludzie. Tak, prawdziwe potwory to ludzie. Pisarze CD Projekt Red bardzo głęboko i dogłębnie odrobili pracę domową z Sapkowskiego. Wydaje mi się, że nawet trochę zbyt głęboko i zbyt dogłębnie. I to jest tak, że w momencie, kiedy nałogowo przełamujesz schemat, to to przełamanie schematu również staje się schematem. I ja już z Wiedźminem, jeżeli w każdym jako, momencie że... masz twista, to twist już nie jest twistem, prawda? Bo tak, się spodziewasz. Jako że jesteśmy już na poziomie, kurde, 2 sezonów serialu, tak naprawdę 3, bo jeszcze był ten polski serial, czyli że 3 sezonów serialu, 3 gier wideo, 8 książek, przepraszam, bo jeszcze jedną dopisał, 8 książek i chyba z 7 komiksów, to ja już jestem bardzo ograny i zaznajomiony z tą konwencją. Jest ona dosyć męcząca, jest cały czas ta sama. Nie jest zaskakujące, również w tym komiksie nie jest zaskakujące, a poprzez to, że to jest jeszcze taki komiks, który bardzo stara się naśladować taką figurę milczącego samuraja, który tam prawie się nie odzywa i idzie po prostu przed siebie i tam walczy i się mieczem, to też nie za bardzo tutaj sobie Rafał Jaki daje miejsce, żeby zbudować jakieś postaci, jakąś dramaturgię, więc tak naprawdę jest tylko właśnie ten schematyczne odwrócenie schematu, to jest główna siła tego komiksu. I to jest dla mnie dosyć rozczarowujące, ale tak właśnie wracając do tego, że dzięki temu, że jest ten bestiariusz i Wiedźmin się mierzy z japońskimi potworami, z japońskiej mitologii pochodzącymi, to jest dla mnie, jako dla takiego czytelnika Tomka Pstrągowskiego z Polski, dosyć ciekawe, jakby, że tam widzę najpierw, że Wiedźmin idzie sobie, spotyka jakiegoś tam potworka, a po tym jak kończy się przygoda tego potworka, czyli zabija zleceniodawcę, który go wydają do zabicia tego potworka, to idę na koniec i czytam sobie, co ten potworek oznacza dla Japończyków, dlaczego Wiedźmin się zachowuje tak, a nie inaczej, bo to też tutaj chyba dosyć dobry research został przeprowadzony, albo przynajmniej ten bestiariusz dostosowuje się do tego researchu, który przeprowadzono, ale jakby, że zachowania wobec tego potworka i ten potworek, jego zachowania są w jakiś tam sposób tłumaczone mitologicznie i tak dalej. I to jest fajne, to jest ciekawe, więc nie jest to tak, że to jest, że zupełnie byłem rozczarowany tą lekturą. Jakby przeczytałem ten komiks, był ok, taki tam, nie wiem, 6/10 produkcyjniak, jest ładnie narysowaną mangą, w ogóle czyta się w drugą stronę, nie? Więc jest to coś, tak, jak bierzesz Wiedźmina, to nie spodziewasz się, że będziesz czytał w drugą stronę ten komiks. Iga, coś chciałeś powiedzieć? Bo jak zacząłeś o tym mówić, to ja byłam automatycznie już tak bardzo niezainteresowana właśnie faktem, że to jest takie troszeczkę, ej, a co gdyby Wiedźmin był w Japonii? To jest dosłownie tylko tyle, jakby nic nie zmieniajmy, bo on by się oczywiście zupełnie inaczej zachowywał, pewnie by zupełnie inaczej wyglądał, też jakby te japońskie potwory w mitologii najczęściej nie są zabijane, tak jak u nas tam w Europie idzie typ i zabija smoka i przynosi jego łeb, tylko coś trzeba zrobić, żeby te potwory znikły.
bo oni są troszeczkę bardziej tam przez to Shinto i wszystko związane z takim ogólnym jakby trybem rzeczy. Więc sam Wiedźmin, w sensie sam typ, który zabija potwory, nie ma takiego super sensu w Japonii i to mi się wydaje takie strasznie tanie to, o czym to jest. Ale typ, który zabija ludzi, którzy go wynajmują do zabijania potworów, już najbardziej no tak, ale to jest takie wiesz co? Po prostu linia najmniejszego oporu, nie? Na zasadzie tak, ten po prostu komiks... bierzmy go w kimono i dajmy mu kurde dwie katany, jedną na ludzi, a drugą kurde na potwory. Te. Ten komiks Iga, jest... Iga, tak naprawdę obie są na tak, potwory. Obie są na ludzi. Tak a dlaczego? I na potwory. Dlaczego? Powiedz. Obie są na potwory, bo ludzie to już... Mój Boże, gdyby tylko ta Mary Shelley napisała o tym w ogóle kiedyś jest, książkę, nie? To jest pierwsza część tej opowieści. Więc nie wiem jeszcze, w którą stronę to zbacza, ale na razie to jest w ogóle jeszcze o tyle rozczarowujące, że on póki co łazi po jakichś karczmach pustkowych i tak dalej, więc tutaj też nie za bardzo jest ten japoński folklor, znaczy taki koloryt pod względem tego, jak wyglądają stosunki społeczne w Japonii, jak się różni trochę ich jakaś taka, wiesz... jakieś takie zachowania i tak dalej. Co nie? Raczej gdyby go po prostu przebrać za zachodniego Wiedźmina, to po prostu odwiedzałby i zachowywał się tak, dokładnie tak samo, co nie? Więc pod tym względem jest tak sobie. Ja też bym chciał przypomnieć tylko, że to jest komiks, który ma na sobie tutaj z tyłu loga Dark Horse Comics, czyli że jednego z bardzo dużych wydawców komiksów w Stanach Zjednoczonych, jednego z takich największych graczy, ma CD Projekt Red obok tutaj i został wydany w Polsce przez Egmont Polska. Mówię o tym, bo może was to zmylić, że to jest komiks, na który była zbiórka społecznościowa zrobiona. 650 tysięcy dolarów albo euro, już nie pamiętam, CD Projekt Red zebrał, żeby wydać. 678 tysięcy euro dokładnie, żeby wydać tego Ronina. Zawsze mnie to śmieszy, jakby. To jest dla mnie super, tym bardziej smutno, tak swoją drogą wszystko to mówić. Jeszcze pod względem robienia takiego merchu, co nie, to tam gry wideo i seriale są dużo droższe niż komiksy. więc robienie zbiórki społecznościowej akurat na komiks, takiej korporacji jak CD Projekt Red, to ma bardzo, bardzo mało sensu. Tomek, ale ja mam pytanie jedno ważne. Mówisz, że bestiariusz jest taki super. Tak. Moje pytanie brzmi, czy jest mapa? Nie ma mapy. Nie ma mapy. 3/10. Ale tak, no nie dość, że jest fajny ten bestiariusz. Powinny być to... takie kadry, czekajcie, powinny być takie kadry, że Wiedźmin nie wie gdzieś dalej, potem jest taki kadr z mapą, jest bliżej na znak zapytania w trzech następnych tak, kadrach tak. I Wiedźmin się odwraca i idzie tam. Czy Wiedźmin nie, ma konia? W ogóle powinien otwierać mapę i powiedzieć, o, tu wcześniej nie było tego znaku zapytania, ciekawe co tam jest. Czy Wiedźmin ma konia? Czy japoński Wiedźmin podróżuje konno? Nie, podróżuje pieszo i chodzi sobie na piechotkę. I tak naprawdę on tutaj szuka tej Wiedźmy, ale tak naprawdę to jest taki zbiór nowelek łączący się pod tym względem, że tam idziesz do karczmy i ci w karczmie mówią nam zrób to, a ci powiemy, gdzie masz iść dalej. On nie robi tego, tylko zabija zwiadowcę, ale on mu jeszcze przed śmiercią mówi, gdzie ma iść dalej. I tam idzie dalej do drugiej karczmy, do skrzyżowania i tam mu mówią, zrób to, a ci powiemy, gdzie masz iść dalej. I on oczywiście tego nie robi, tylko zabija tego człowieka tam na tym skrzyżowaniu, co nie? Ale on mu tam jeszcze zdąży powiedzieć, gdzie ma iść dalej, co nie? Więc to są takie luźno połączone questy trochę, gdzie ostatni quest dopiero jest właśnie takim questem fabularnym, gdzie dowiadujesz się, że być może chodzi o jakąś dziewczynkę i być może jakiś gon pędzący po niebie ma coś wspólnego tutaj fabularnie z tym, co się dzieje, co nie? Czy myślicie, że Ciri będzie loli? Że co będzie? Czy że Ciri będzie loli? Nie, mam nadzieję, że nie. A chyba będzie nie. Przynajmniej taka chibi narysowana, że będzie mieć taką wielką głowę? Ciri jest, Ciri ma ile? Z 18-20 lat jest już za stara na to, żeby być loli. No ale to jest japońska. Wiesz, ja wiem, że tutaj mocno trzymają się schematów, które wypracowali wszędzie, ale może przynajmniej tutaj z nim zerwą, nie? Może, nie wiem, wątpię, nie myślałem o tym. Okej. Okay. W każdym razie 50 zł kosztuje ten komiks. Mówię, jest to pierwsza część z nie wiem ilu, więc... A w sumie jeszcze jedno mam pytanie, bo mówisz, że to jest manga. Tak. Kto jest Comic Reliefem? Nie ma Comic Reliefu, nie ma. W ogóle jeszcze... Nie wiem, co mam powiedzieć. Nie będę tego czytać, to mogę powiedzieć. Tak na maksa nie będę tego czytać. Pomimo, że jest to manga, to sceny akcji są rysowane tak po europejsku, także bardziej musisz... No, że są skrótowe dosyć te sceny akcji, że nie do końca wiesz, co się dzieje na kadrach.
tylko musisz sobie wyobrazić, że teraz tam doszło do jakiejś wymiany ciosów i ten pada, a nie jak w stylu tych takich młodzieżowych dla nastolatków mang akcji, gdzie pojedynki są bardzo szczegółowo rozrysowane i cały czas jakby wiesz, co się dzieje. Oni w ogóle myślą non-stop o tych ciosach, które zadają i tak dalej, co nie? I to trochę rozczarowanko, bo spodziewałem się, że jak to będzie manga, to właśnie te sceny akcji będą tak bardziej szczegółowo i drobiazgowo rozpisane. No ale to też, jakby to też się trochę spina z tym, co ostatnio było w tym anime cyberpunkowym, nie? Tam też tak właśnie były potraktowane sceny akcji i też trudno jest je śledzić. Tak, tak, to prawda. No. Więc to jest moje pierwsze, co jest grane. Jako że Iga nie będzie miała swojego, co jest grane, to będę miał jeszcze drugie, co jest grane. Iga, oddaję Dobra. Ci głos jako prowadzącej. Dobrze, to ja mogę wam opowiedzieć o rzeczach, a właściwie to nie, bo musiałabym zadać pytania, dopiero co zadam pytanie, więc myśląc o strukturze tego podcastu, chciałabym się zapytać Dominika, żeby nam powiedział co nieco na temat tego, co robi Ubisoft. I ja bym chciała powiedzieć, że wiecie, co mnie najbardziej zaskoczyło w tym newsie, bo Dominik w ogóle o tym nie będzie mówił, ale że w Ubisoftie pracuje 19 tysięcy ludzi. Wow. O mój Boże, tak usiadłem i tak to jest pełno ludzi, nie? To jest naprawdę pełno ludzi, 19 tysięcy. Tak. Co tam u Ubisoftu, Dominiku? Ubisoft robi giereszki. Robi remake Splinter Cella, co swoją drogą ja nawet nie pamiętałem, że on został zapowiedziany, a ten news jest tak przedstawiany, że to nie jest nowa informacja, że ten remake powstaje, więc jakoś wyleciało mi to z głowy, że go robią. W każdym razie news jest taki, że z ogłoszenia o pracę, które się pojawiło, które zauważył serwis PSUA, gdzie ono się pojawiło, to nie wiem. Na stronie Ubisoftu, u nich na bezpośredniej stronie kadrowej. Ubisoft poszukuje scenarzysty do pracy nad Splinter Cellem, nad remake'iem Splinter Cella i odświeżeniem scenariusza. To znaczy ma potraktować pierwszą grę jako swego rodzaju fundament i na tym fundamencie zbudować nową historię, która będzie uaktualniona i zmodyfikowana pod gusta współczesnej publiczności. I taże nowa fabuła ma zachować ducha i ogólne taki tematyzm oryginału, ale postacie i świat mają być bardziej autentyczne i bardziej wiarygodne. I gracze, jak to nie trudno się domyślić, jak na to zareagowali, się zesrali, literalnie, przeczytawszy taką informację. Oczywiście, żartuję sobie oczywiście, bo też trudno traktować jakieś pojedyncze wpisy w komentarzach czy na Reddicie jako jakieś odbicie całego środowiska graczy. Nie? Natomiast nie trudno się domyślić, jakie głosy się pojawiły, że teraz Smithers będzie woke, że sama Fischera będzie grała czarnoskóra kobieta i tego typu przezabawne i przeoryginalne żarciki. Co tak naprawdę Ubisoft ma na myśli, to trudno powiedzieć, bo też po pierwsze nie udawajmy, że gry Splinter Cell czy fabuły Toma Clancy'ego były super mądre i jakieś, nie wiem, przełomowe i jakąś były wielką sztuką, której nie można dotykać, ruszać i zmieniać, bo to będzie świętokradztwo. To są dosyć głupie technotrillery. Dość ciekawie ktoś zauważył w komentarzach akurat na Eurogamerze, i jest to prawda, że głównym złolem w pierwszym Splinter Cellu była Gruzja. Co w dzisiejszej sytuacji na świecie może być mało sensu. I choćby pojawiły może się... Może na stan Georgia powinien to po prostu przemianować. To miałoby dużo więcej sensu. By the way. Prawda? Tak. Że w międzyczasie w Gruzji tam się wydarzyła jakaś rewolucja i przestała ona być takim, wiecie, po prostu generycznym krajem, w którym można sobie osadzić fabułę tego typu filmu czy gry i zrobić z nich. Nie dość, że się w Gruzji wydarzyła złona rewolucja, to też w międzyczasie po tej rewolucji Rosja bardzo nie lubi Gruzji i tak. Jakby tam
naciska na nią i okupuje jej terytoria i tak dalej i cały czas grozi jakąś wojną, więc jakby teraz Gruzja była tym złem, to trochę tak Rosja musiała być tym dobrym. Tak, i to trochę, i to choćby, i wydaje mi się, że na przykład to jest bardzo sensowny taki trop, co tak naprawdę Ubisoft może mieć tam na myśli. Plus, no, to jest naprawdę stara gra. Ja nie wiem, kiedy to jakoś początek lat 2000, tak bym strzelał? 2002? Sprawdzam. 2002, tak, no. Także jakby ja nie mam problemu z tym i nie widzę problemu z tym, żeby coś tam pozmieniać, ale no mówię. Nie uważam też, żeby to było jakieś takie fabularne arcydzieło, w którym ta historyjka ma jakieś tam wielkie znaczenie, więc koniec końców. Ale właśnie może zremykują tak, żeby ona miała znaczenie i żeby to było ciekawe, tak. Żebyś miał takiego, wiesz, klasycznego Splinter Cella, ale opowiadającego jakąś naprawdę spoko historię, to by było mega przecież. Tak. Prawdopodobnie będzie dużo questów pobocznych i otwarty świat. Napisali, że nie będzie otwartego świata. No to właśnie, mi się bardzo podoba, bo to znaczy, że dotarliśmy do momentu, gdzie musisz pisać, że nie będzie otwartego świata i to jest a thing po prostu. Właśnie, nie? Dokładnie chciałem powiedzieć, że Ubisoft to jest jedyna firma, która ogłasza nie, że ich gra będzie otwartym światem, tylko że ich gra nie będzie otwartym nie światem. Nie będzie. No. Słuchajcie, mamy bardzo nowatorskie podejście do tej gry. To nie będzie open world. Spróbujemy zrobić coś spójnego, koherentnego, co wy na to, co nie tak zaryzykujemy. No nie wiem, ja wciąż uważam, że po prostu mogą powiedzieć ha, 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 nabraliśmy was, jest open world, losers. Jezu, stealth game w open worldzie to jest chyba najgorsze, co można zrobić. To... Metal Gear Solid 5 był stealth game w open worldzie. Był trochę, ale z drugiej strony jakby było na tyle systemowe, że nie musiałeś tam używać. I akurat... Po pierwsze, Metal Gear Solid 5 nie jest skończoną grą, a po drugie, akurat open world w Metal Gear Solid 5 był taki sobie mocno, przez te wszystkie góry i doliny, tak naprawdę tam musiałeś się ścieżkami poruszać pomiędzy obozami, takimi playgroundami, co nie? No tak, tak, to prawda. Ogólnie nie ma za dużo fajnych open worldów, tak? W grudniu zapowiedział Ubisoft tego Splinter Cella, okazuje się, czyli dawno już, chciałem powiedzieć, że niedawno. Pierdziele, jak ten czas zapieprza. Ja bym chciała... Prawie rok temu. Ja bym chciała powiedzieć, że jak Ubisoft zaczyna zapowiadać Splinter Cell, Tom Clancy, tam cokolwiek i ten, to ja już się wyłączam, bo ja nie śledzę w ogóle tych wydań, nie gram w te gry za bardzo, a wiem, że ludzie, którzy w nie grają, są zwykle confused, co jest nową grą, co jest DLC do której gry i jakby czasami im się zdarzało zapowiadać na przykład 6 nowych tytułów i... Ale ja jestem dosyć ciekaw tak naprawdę, co oni zrobią z tym, bo Ubisoft dawno, no ostatni Splinter Cell to był 2013 rok, tak? Tak nam piszą. I oni jak poszli w te open worldy, te wszystkich open worldy mają elementy skradanki, bo i Assassiny, i Far Cry, i tak dalej. Ale taką właśnie mocno reżyserowaną, liniową skradankę, to kurna, takiej skradanki oni dawno nie robili, więc jestem dosyć zaintrygowany. A pracuje tam 19 tysięcy ludzi. Myślę, że zdadzą sobie radę, jakby, nie? Myślę, że tak. Jakby każda z tych osób miała zrobić jeden element tej gry, to by było 19 tysięcy elementów gry, więc coś się da z tego ogólnie. To raczej by nie była dobra gra, Iga. Nie, myślę, że nie, ale z drugiej strony, tak jak mówię, jakby... Czy oni jeszcze robią dobre gry, czy po prostu wsadzają, wiesz, pieniądze w maszynkę i wychodzi kolejny Far Cry albo kolejny Assassin, nie? Znaczy, ja nie jestem wielkim znawcą tej serii, bo wskoczyłem do tego pociągu dosyć późno, dopiero na poziomie Conviction, a później jeszcze Blacklist był. Oba mi się bardzo podobają, jakby również uważam, że mają bardzo uroczy sposób prowadzenia właśnie takiej typowej, jak się nazywa ten pisarz, ty wiesz, Dominik, przed chwilą Clancy. Tak, typowej clancistowskiej takiej właśnie fabuły, gdzie nie ma czasu, żeby cokolwiek wytłumaczyć, wsiadaj do tego pociągu, tam pędzimy, co nie, teraz. Teraz musisz zabić prezydenta USA, musisz mi zaufać, co nie, i takie rzeczy tam się dzieją. Ale wydaje mi się, że trochę brakuje takich gier, właśnie takich wysoko, czy średnio wysoko budżetowych skradanek z jakimś fajnym strzelaniem, fajnym designem leveli. Do tego jeszcze chciałem przypomnieć, że Conviction miał super tryb kooperacyjny, w którym z Dominikiem się fantastycznie bawiliśmy swego czasu. Tak. I mi się właśnie Splinter Cell kojarzył głównie z koopem, że to jest super fun po prostu
być dwoma szpiegami i sobie pomagać, i się podsadzać, i otwierać sobie drzwi, i zamykać sobie drzwi, to jest fan. To był bardzo, bardzo fan koło. Czemu Tomek cię zabił? Proszę mi powiedzieć. To była obrona własna. Proszę powiedzieć, co się stało. Proszę wytłumaczyć mi i naszym słuchaczom. Na pewno opowiadaliśmy nieraz tę historię. Tam na końcu spoiler do gry z 10-letniej. Jesteś dwoma agentami przede wszystkim. Jeden jest Amerykaninem, drugi jest Rosjaninem. Tak. Mm-hmm. I na końcu jest plot twist taki, że macie się zabić. Że oni obaj dostają rozkaz, żeby zabić tego drugiego. Tak, że każdy dostaje rozkaz, żeby zabić tego drugiego. No. I polujesz na siebie. I Tomek był lepszy po prostu. Tomek, grałeś Rosjaninem czy Amerykaninem? Nie pamiętam już, kim grałem. Czy był lepszy, to trudno powiedzieć, ale tak się potoczyło. Ale kto odniósł moralne zwycięstwo? Ale to jest. Ja zasadniczo odniosłem takie zwycięstwo bardzo w stylu tej gry, bo Dominik do mnie szedł, a ja... Czekajcie, bo Alexa się załączyła. Alexa, stop. Bardzo w stylu tej gry odniosłem zwycięstwo, bo Dominik do mnie szedł korytarzem, mówiąc coś przez mikrofon. Taki właśnie jakiś taki tok w tle, co nie? A ja po prostu stałem za załomem ściany i czekałem, aż do mnie podejdzie i wtedy nacisnąłem egzekucję i tyle. Tak, ja tam roleplayowałem i mówiłem, żeby Tomek wyszedł i że nic mu nie zrobię i że musimy porozmawiać i że nie musimy tego robić, czy coś takiego. Tomek piękne to jest, piękne w waszym charakterze bardzo, to wszystko, co się dzieje, jest nie opowiadać. Ja nie chciałem wyciągać tego, że zabiłem Dominika, ale Dominik widzę, że się nie pogodził z tym. Nie pogodziłem się z tym. Never forget. No dobrze. To mam teraz takie pytanie do was. To moje pytanie, ja je wymyśliłam. To są pytania, które łączy pewien schemat tematyczny. Być może domyślicie się teraz do słuchacza, kiedy padną już wszystkie trzy, jaki jest ten schemat. I chciałam się was zapytać, jakiej piosenki, płyty albo zespołu słuchacie, jak jest wam smutno? Dominik, może ty zacznij, bo ty słuchasz więcej muzyki niż ja zdecydowanie. Ale nie wiem, czy ja mam taką muzykę, którą słucham, jak jest mi smutno. Ja raczej tak nie... jakby nie wydaje mi się, żebym tak funkcjonował. Zdarza mi się słuchać różnej muzyki, zdarza mi się słuchać smutnej muzyki, jak jest smutno, i zdarza mi się słuchać wesołej muzyki, jak jest smutno. Jakby zależnie na co mam ochotę, jakoś tak jakby nigdy w sposób nie podchodziłem, ale mogę powiedzieć o wesołej muzyce, której ostatnio słuchałem. A ostatnio wesoła muzyka, której słuchałem, to była nowa płyta zespołu The Vaccines. Bardzo spoko, takie wesołe lala. W ogóle lubię takie wesołe lala, takie gitary i lala, to jest ulubiony. Gitary i lala, to jest taki typowy Britpop przez indie rock. Też Wombats mają bardzo spoko niedawno płytę i to jest wszystko takie w typie właśnie Britpopu i ładne gitarki i lala i takie wesołe. Więc... Słuchałeś sobie tego ostatnio i było ci smutno, tak? Nie, znaczy ostatnio tego słuchałem i było mi wesoło. Czyli zupełnie nie to pytanie, które zadałam, luzik. Ale być może było mi wesoło właśnie dzięki tej muzyce, która mnie ustrzegła od tego, żeby mi było smutno, więc... Dobry cop-out, ale zarówno ty, jak i ja wiemy, że odpowiadasz na inne pytania. A Tomaszu? No, cóż. Nie słyszę. Tomasz, nie wiem, czy ty coś mówisz, bo cię nie słyszymy. Tak. Sorry. O, teraz się słyszymy. Tak, dmuchałem nos i wyłączyłem, wyciszyłem mikrofon na moment. Ja bym chciał tylko powiedzieć, że każda muzyka, której słucha Dominik, jest odpowiedzią na twoje pytanie tak naprawdę, bo Dominik życiowo jest bardzo smutnym, introspektywnym człowiekiem, który siedzi głównie, rozmyśla nad życiem i myśli sobie, jestem taki smutny, puszczę sobie te loczki w trampkach tak na wesoło, co nie? Zobaczymy jak to działa. Loczki w trampkach. Loczki w trampkach. Loczki. Dobrze zrozumiałeś. No taki indie rock, to są loczki w trampkach, totalnie takie. Tacy ładni chłopcy, tak, z... No rozumiem. No właśnie, chyba tego nie trzeba dobrze tłumaczyć. A czy ty masz jakiś? Tak, taki... ja mam nawet coś, co ostatnio wysyłałem Dominikowi. Dominik nie zareagował na to. Jest mi z tego powodu bardzo, bardzo przykro. Trafiłem ostatnio na taki monolog komika, radiowca, który się nazywa Patrice O'Neill. I co jest ważne, jest czarnoskóry i miał prześmieszny po prostu taki, że ludzie z nim w studio i on sam się płaczą ze śmiechu. Ja też się trochę popłakałem ze śmiechu. Prześmieszny monolog na temat tego, jak utwór Radiohead
pod tytułem Creep działa na białych ludzi i chciałem powiedzieć, że odnajduję się w tym 250% jakby za każdym razem, kiedy jestem smutny albo mam jakąś taką potrzebę uzewnętrznienia głębi mojej osobowości i pokazania, że jestem smutny, to jak tylko słyszę to I'm a creep, to jest to, co nie? To jest... I on tam właśnie, Patrice O'Neill też mówi, że jest tam w tym, w creepie jest ta taka gitarka, która wchodzi w pewnym momencie, zanim jeszcze ona wejdzie na dobre, to jest taka zapowiedź, dwa razy takie uderzenie w strunę, co nie? I to jest ten moment, kiedy tam jest o kurwa, idą emocje, co nie? To jest taki, więc tak, totalnie creep. Ja bym chciała posłuchać tego monologu, proszę mi też go wysłać. Wyślę ci. Zareaguję. Ja nie zareagowałem, bo nie miałem nic pozytywnego do powiedzenia do tego monologu. Ja nie dosłuchałem do końca, ten pan strasznie wrzeszczał i nie było to w moim typie humoru. To prawda, że tak, że mówił podniesionym głosem, ale ja się z nim zgadzam to totalnie, że jakby uważam, że przejrzał przynajmniej moją duszę, nie wiem, czy duszę białego człowieka, ale przynajmniej moją duszę, że... Wszyscy biali ludzie mają bardzo podobne dusze, like, my jesteśmy identyką wszyscy, więc... Racist. Radiohead... Racist na białych ludzi to dobry racism, jakby, let's do this. Radiohead uważam, że jakoś opanowało sztukę smutku, o tak, co nie? Jest to fakt, są muzyką, po którą sięgają biali ludzie. Możesz być w najlepszym możliwym w ogóle nastroju i jak zaczynasz słyszeć creep, to nagle stajesz się introwertycznym, zamkniętym sobie. Ale paranoid android też ma taki thing, albo tak. No surprises na przykład, tak, nie? To więc prawda. Jakby wszystkie te szlagiery są takie... Tak. Karmapolis też. Tak, zróbmy białym ludziom emocje. Tak. Iga, a jakiej ty słuchasz muzyki? Jak jesteś smutna? Ja słucham power metalu. Bo nie można być smutnym, trzeba pracować. A power metal mnie... Podwójna elektroniczna stopa to jest coś, na co zawsze reaguje mój organizm na zasadzie dobra, napierniczam kod, bo to robię już od bardzo, bardzo dużego czasu. I muszę powiedzieć, że Rhapsody of Fire, Dawn of Victory to jest niezmiennie jedna z moich ulubionych płyt. Ja słuchałem bardzo dużo, jak oni się jeszcze Rhapsody nazywali. Nazywali się kiedyś Rhapsody, tak. A później... Tak, i wydawali płyty i wtedy, i wiecie, jak się otwierało się płyty. A później dorośli artystycznie i nazywali się Rhapsody of Fire. Tak. To jest tak stereotypowy. A później, jak wejdą na trzeci level, to będzie Rhapsody of Dragon Fire. Patent jest taki, że... Stereotypowy power metal o smokach i Mighty Dragon Rise. Mighty Dragon Rise. The Last Unicorn. Legendary Tales bardzo lubię również ich płytę. Co chciałam powiedzieć, ja kiedyś sobie kupiłam oryginalną ich płytę, jak tam, nie wiem, miałam mało lat. Bo w ogóle jak mi jest smutno, to ja zauważyłam, ja nie lubię słuchać nowej muzyki, jak jest mi smutno. Ja wracam do takich jakichś elementów dzieciństwo, dorastania. Takiej muzyki lubię słuchać. Ale kupiłam sobie kiedyś ich oryginalną płytę i wiecie, jak teraz to nie wiem, jak wyglądają oryginalne płyty. Nie wiem, czy się jeszcze kupuje oryginalne płyty CD. Tam winy, ale to wiem, że wróciły. Ale tam była zawsze taka książeczka, nie? Tam miałeś jakiś lyrics or some shit, nie? To Rhapsody of Fire to szło full in. Tam miałeś całą mitologię tego, o czym oni śpiewają i tam siedziałeś to i czytałeś jako takie najgorsze fantasy ever po prostu, nie? Ale to jest to, co mówiłem o Wiedźminie. Jakby bestiariusz zawsze sprawia, że to fantazja jest tam, wchodzi level wyżej, co nie? No właśnie, Iga, czy oglądałaś ich teledyski z tamtych czasów? Oni mieli jeszcze nie, takie, chyba nie. Takie super niskobudżetowe teledyski, że taki facet z długimi włosami, z takim fejkowym mieczem. A miał gołą klatę? Na łące stoli i pomachuje, nie pamiętam, ale to jakieś takie, wiesz, takie wybuchy sztuczne. Ja muszę, ja wiem, co robię przez resztę niedzieli w ogóle. Nie? Posłuchaj, obejrzyj sobie ich teledyski takie właśnie sprzed 10-20 lat. Bardzo chętnie, ja jestem, ja mówię, ja mam takie, ja słucham power metalu, jak muszę pracować i jest mi właśnie tam smutno, w sensie muszę tak troszeczkę nadgonić mózgiem emocje i słucham power metalu, jak mam kaca. O mój Boże, jak to mi bardzo, bardzo pomaga, żeby sobie tak zapodać właśnie jakiegoś tam Dragon Force'a albo właśnie... Ale wiesz, że tak naprawdę to też jest trochę u nich, co nie? Jakby przed tym pytaniem. Nie, no to jest centralnie płyta, właśnie mówię ci, jak mam kaca i jak jest mi smutno, to słucham power metalu. To się zdarza no bardzo też, często. Ja też to zrozumiałem, życiu. Żeby raczej słuchać właśnie wesołej muzyki, jak jest ci smutno, bo jak jest ci smutno, to nie chcesz słuchać smutnej muzyki. Tak, ja raczej nie podbijam... Jakby... Nie no, ale jest nawet taka piosenka, że you put a sad song just to turn it around, nie? Że jest ci smutno to, że słuchasz smutnej muzyki. Nie, nie wiem, ja uważam, że
Uważam, że smutek i rozczarowanie i depresja i pogłębianie, jakby zagłębianie się w samym sobie w jakichś takich mrocznych, smutnych, introwertycznych myślach, to jest istota człowieczeństwa i jak tylko jakby otwiera się przed tym takie okienko, to sobie myślę, o, to jest twoja szansa, Tomek, żeby być człowiekiem, co nie, jakby you have to go deeper i wtedy wyciągam klipa, wtedy wyciągam jakiś smutny grunge z lat 90., odpalam jakiś w ogóle, mam nawet playlistę sad lo-fi, co nie, jak muszę pracować i być smutnym jednocześnie. Jakby. Ja sobie zaczęłam ostatnio robić playlistę od nastrojów. Nie, to nie jest moja, to nie jest moja playlista, bo jest po prostu na z tym Spotify'u ktoś zrobił sad lo-fi. Dziękujemy ci, użytkowniku, za tą potrzebną białym ludziom playlistę w takim razie. No dobrze, Tomaszu. Dobra, jednak nie Tomek. Taki chaosik malutki, mała farsa. Dominik jednak powie. Dominik, co jest u ciebie grane? Więc tak, po pierwsze chciałem krótko powiedzieć, bo zacząłem grać w grę Deathloop, która... Dlaczego zacząłeś w nią grać? która to w końcu pojawiła się 20 Teraz września. Jest podwójny product placement będzie w ogóle, czy nie? Pojawiła się w Game Passie, więc jest pierwszy. Za darmo. Jest za darmo. Nie będę za bardzo mówił o Deathloopie, bo za krótko w niego grałem, żeby swoją opinię na jego temat wyrazić. Na razie tyle, co pograłem, to mi się bardzo podoba. Podoba mi się przede wszystkim to, jednak trochę będę mówił o Deathloopie, ale krótko. Podoba mi się przede wszystkim to, że wydaje mi się, że to jest pierwsza gra, której się naprawdę udało Arkane to, co jak widać Arkane bardzo chce zrobić od zawsze, czyli sprawić, żeby gracz improwizował jak najbardziej i nie wczytywał gry, jak coś tam się nie uda, tylko po prostu szedł na żywioł i reagował po prostu na zmieniającą się sytuację. Ja w Dishonored mówiłem, że mi się najlepiej grało, jak tak grałem, ale w Dishonored wciąż miewałem tylko momenty, że miałem tak z tyłu głowy coś tak mnie podszeptywało, że źle to zrobiłeś, że możesz wczytać grę, to wczytaj, no, tak? Powtórz to, bo Dishonored, tak, bo Dishonored fabularnie bardzo żeruje na takiej fantazji zabójcy, tak. To nie cichego zabójcy, więc... Tak. Ja też mi się też zawsze źle grało, tak, na chaosie, co nie, Dishonored. Ja grałam w Dishonored bez skradania, polecam. Iga, ty w ogóle wszystko grasz bez skradania, ty? No tak, ale to było naprawdę, naprawdę trudno się, znaczy w sensie, naprawdę się trudno gra w grę, która jest skradanką bez skradania, mogę to powiedzieć, no. Nie jest to fan, a to... Więc tutaj przez to, że oni w ogóle odebrali możliwość save'owania, bo cała gra jest zrobiona na tej pętli, więc po prostu jak ci nie wyjdzie, jak umrzesz, to powtarzasz pętlę i tyle, to jest takie bardzo uwalniające. To jest takie naprawdę, że nie czujesz się, w ogóle nie czujesz, że coś robisz źle. Nawet jak zaczyna się robić chaos, strzelanie, uciekanie, chowanie się przed tymi ludzikami, to mi się bardzo podoba. A co mi się najbardziej podoba, to, że gram w tę grę przez xClouda. Drugi product placement? przez chmurę i o tym chciałem opowiedzieć. Nie jesteśmy sponsorowani przez Microsoft, ale pewnie jesteśmy otwarci na rozmowę na ten temat, w razie czego. tak, tak. Nie możemy wychodzić w Game Passie. Ale gdyby ktoś chciał nas przekupić, to napiszcie na jesteśmy otwarci. tak. Bo gra ta wyszła tylko na nowe konsole, tylko na PlayStation 5 i w związku z tym tylko na Xboxa Series X i S. Nie ma jej na Xboxa One. Jest na PC, ale ja nawet nie próbowałem jej instalować na PC, skoro mogę grać przez xClouda na Xboxie. I tak jak już mówiłem wiele razy, ten xCloud nie jest idealny, nie jest taki dobry jak Stadia, trzeci product placement, ale... Która również nas tym sponsoruje, ale... Ale gra się zupełnie spoko, szczególnie, że Deathloop ma ten taki, to takie przylepianie się do celów, jak robisz Iron Sight, to tak jak Call of Duty się przylepia celownik do najbliższego wroga, więc nie trzeba jakoś tam super celować. Ja nawet mogę powiedzieć, jaki to jest lag, bo próbowałem ostatnio grać też w tą grę takiego metalowego, rytmicznego shootera, coś tam Hellraiser, Metal Rising, Shoot and Rise. Coś tam. Shoot tak, Rise no. Music with Metal. Tak, coś takiego. Tak, tak się chyba nazywa, no. Dokładnie, tak ta gra. Nie Hellsinger się jest... po prostu nazywa? Hellsinger, Dwukropek, tak. Okay. Metal Edition. Coś tam metal jest. I tam jest taka kalibracja, jak była w Guitar Hero, że można sobie skalibrować laga, bo to jest gra rytmiczna. I tam ci pokazuje wartości tego laga, więc jako, że ta gra też nie wyszła na Xboxa One, więc też tylko przez chmurę ją uruchamiałem, no to robiłem tą kalibrację i ten lag wynosił coś koło 100 milisekund. Co w przypadku takiej sporo. Gry...
przypadku takiej gry rytmicznej to już było zauważalne i nie grałeś. No ale dzięki temu, że on ci pozwala dostosowywać tego laga, to dało się wygrać? Tak, ale wciąż jakoś tak coś było off. Jakby trudno mi było to uchwycić, ale nie grało mi się dobrze w tą grę. Natomiast takiego Deathloopa normalnie jak grasz na konsoli padem bezprzewodowym, podłączonym do telewizora i tak dalej, to zawsze masz jakiegoś laga. Tam zwykle to jest 30-40 milisekund. Więc powiedzmy ten lag przez chmurę jest około 2 razy większy, więc on jest duży. Znaczy relatywnie do normalnego laga, jaki masz na kontrolerze, ale nie jest taki super zauważalny po chwili, jak się przyzwyczaisz do niego. Właśnie w takim Deathloopie, jak w grze rytmicznej tak, ale w takim Deathloopie ja na początku go trochę czułem, jakby czuć to, że przechylasz tego analoga i jakby ta kamera nie obraca się od razu, ale trochę pograsz i przestajesz to zauważać. Szczególnie, że to jest druga rzecz, którą przy okazji mogę poradzić ludziom, którzy będą tak grali. Ta gra ma 2 ustawienia, bo jak grasz przez chmurę, to tak naprawdę grasz na Xboxie Series X. I ona ma 2 ustawienia obrazu. Jedna to jest jakość, gdzie jest lepsza grafika i niestabilne 60 klatek. Znaczy obie to są... jest ilość i to jest ilość ekranów, które masz. A druga to jest płynność, performance i tam jest stabilne 60 klatek, obiecują. I w tym trybie performance gra się dużo, dużo lepiej. Jakby z jakiegoś powodu w tym trybie jakości, jak spada, miałem takie sytuacje, że jak tam dużo wrogów było i spadał frame rate, to też nagle mi to ten lag jakiś stawał się super bardziej odczuwalny. Więc po przełączeniu w ten tryb płynności gra się dużo, dużo lepiej i bardzo polecam, jeżeli macie Game Passa, to jest w ogóle super, że coś takiego jest i że jest taka możliwość i że na dobrą sprawę można bez konsoli, bez komputera, po prostu płacąc Game Passa, grać sobie w nowe giereczki i to działa zupełnie spoko. Mówię, nie jest idealnie... Że bez konsoli, bez komputera właściwie no, nie potrzebujesz nic. Znaczy no na telewizorze masz, już są telewizory tak. Z apką Microsoftową. Jak grałem na Stadii, tam jest wartość laga, to tam ten lag wynosił około 50 milisekund, więc on był praktycznie nieistniejący. Tam praktycznie tak, tam niewiele większy niż normalny lag, który masz po prostu na telewizorze. Więc tutaj jeszcze Microsoft ma coś do zrobienia, albo być może to jest kwestia jakichś tam centrów serwerowych, nie? Że po prostu googlowski jakiś jest gdzieś blisko nas, więc to działa lepiej, a Microsoftowy jest dalej, więc to działa gorzej. Druga giereczka, o której chciałem powiedzieć, to jest giereczka, o której miałem mówić tydzień temu i które Tomek bardzo czekał i był bardzo zainteresowany nią. Ja to jest jakieś gra... problemy z połączeniem, wiecie, połączę się za 10 minut, to wrócę i do. Halo, Tomek, nie przerywasz, wiesz, do tunelu? Kiepsko. Tak jak pisałem na grupie jakiś tydzień temu, znaczy ponad tydzień temu, leżąc rano w łóżku, przeczytałem na Oregamerze recenzję gry pod bardzo generycznym w cudzysłowie tytułem City Wars Tokyo Rain. I Rain nie jak deszcz, tylko jak władza. Reign. Tak, Reign, Tokyo Rain. Jest to mały indyk od firmy Mojo Bones Limited się nazywa. Nie wiem, czy oni cokolwiek innego zrobili. Impact Winter zrobili wcześniej, o taki był. Grałem w to nawet. Taki survival w zimie. Jest to karcianka. Taki roguelike deck builder w klimacie Slay the Spire, Monster Train i tak dalej. Tam kolejna taka gra. Tylko, że ona ma dosyć ciekawy pomysł na siebie, który dosyć ją sprawnie odróżnia od tych gier i daje jej fajną świeżość. Jest to sposób rozgrywki, który w recenzji autor Chris Nonland nazwał to połączeniem Hearthstone'a i Lumines. Jest to trochę przesada, bo ta warstwa logiczna jest bardzo prosta, ale faktycznie jest tam coś takiego, że zagrywając te karty masz kilka tur, masz ograniczoną liczbę tur, wiadomo z góry, tam 3 czy 4 tury i masz taką linię czasu, gdzie zagrywając te karty układasz ataki na tej linii czasu i przeciwnik układa swoje. I zależnie od tego, jakie te ataki mają, 2 parametry. Mają celność i siłę. I jak 2 ataki na tej linii czasu są równolegle, to ten, który ma większą celność, będzie działał. I zadawał takie obrażenie, jakie zadaje obrażenia. I jak się skończył te tury, skończycie układać te ataki, to taka linia czasu właśnie, jak w Lumines. Przechodzi taka linia czasu przez tą oś.
I jakby te ataki po kolei odpala. I też możesz tam, zależnie jak układasz, na przykład możesz ułożyć sobie na tej osi, powiedzmy, tam jakąś tarczę, jakiś shield, który jak ta linia czasu przejdzie, to ten shield aktywuje i na przykład obroni się przed następnym atakiem, czy coś takiego, nie? Mm-hmm. Więc to ma znaczenie, jak ty tam rzeczy poukładasz, plus masz takie minigierki, która się odpala na części ataków, która ci pozwala też jakieś tam w czasie rzeczywistym jakieś tam tarcze na tym układać, więc tam coś się dzieje w tej części, jakby w tej fazie walki, bo tam jest faza przygotowania i faza walki, czekolwiek one się nazywają, ale nie jest jakieś super skomplikowane. Ale w każdym razie jest to na tyle, jakby całościowo, jest to na tyle inne, że przez jakiś czas no fajnie wkręca i tak jest taka świeżość w tej rozgrywce. Kampania jest... Kilka godzin. Jak kupiłem, to grałem z 3 godziny grę, leżałem w łóżku i tak jeszcze miałem kilka takich sesji po kilka godzin, więc tam może z 10 godzin łącznie w to grałem. Jak masz takiego jednego rana jeszcze, to przechodzisz jakby przez poszczególne dzielnice miasta i tam też zależnie od tego, jak ci idzie, to tam masz jakieś parametry, które się zmieniają, tam jest ekonomia, szczęście i siła wrogów, które też tam wpływają na to, zależnie od jakich decyzji podejmujesz i jakie rzeczy robisz, jak wygrywasz walki bez odnoszenia damage'u, to tam twoje szczęście się zmienia, masz tam taką minigierkę w kości, w którą grasz, tam jest dużo systemów, dużo rzeczy, które odkrywasz, w które się zagłębiasz. I to wszystko jest spoko. I przez pewien czas, przez te tam powiedzmy 5-6 godzin, byłem zachwycony tą grą. I miałem takie, że fuck yeah, że zajebiste jest. Niestety jest ale i ale jest takie, że ta gra trochę okłamuje gracza, bo na początku masz 4 postacie do wyboru i jakby spodziewasz się, że w takich grach zwykle tak jest, że każda z tych postaci będzie miała inne karty. Że, bo tam oczywiście zaczynasz z jakimś tam zbiorem kart, ale za każdym ranem odblokowujesz kolejne, także jak odblokujesz, to możesz je zdobyć w kolejnych ranach. Nie? Mhm. Więc jakby poszerzasz sobie tę bazę kart, jakie masz dostępnych dla siebie. I każda postać ma 140 tych kart. I spodziewasz się, że każda z tych postaci ma 140 innych kart. Ja tak długo myślałem, bo tak by to się wydaje oczywiste, tak? Bo po co inaczej 4 postacie? Jakby. Why? Ale okazuje się, że nie. Okazuje się, że wszystkie postacie mają dokładnie te same karty, więc jak wybierasz inną postać, to musisz odblokowywać drugi raz te same karty, które już odblokowywałeś wcześniej. Tak samo wszyscy wrogowie, z którymi walczysz, mają te same karty. Więc dosyć szybko się orientujesz, że tam jest bardzo mało różnorodności w tej grze. Że jak już zakumasz to. Jakby podblokowujesz sobie te karty jedną postacią, to trochę jakby nie ma sensu odblokowanie jej drugą, jakby nie wiem po co. Może tam się, bo tam jeszcze masz broń i gadżet, który też tam, tak trochę jak w Slade Spire, wpływa ci na jakieś tam parametry i na jakieś rzeczy. Więc może te postacie się jakoś tymi gadżetami różnią. Nie wiem, szczerze mówiąc, trochę jak odkryłem to, że każda z postaci ma te same karty, to trochę mi motywacja siadła, żeby w to grać. Na pewno jeszcze wrócę, bo jest to przyjemne i fajne. Plus, jakby na koniec, żeby zakończyć optymistycznie, gra kosztuje 45 zł na Switchu, więc w tej cenie, nawet biorąc pod uwagę te wady jej i to właśnie rozczarowanie, że jest dość mało różnorodna, to jakby za te pieniądze to jest zupełnie spoko. Jeszcze jedna, ale jednak nie zakończę optymistycznie, wbrew temu, co obiecałem, bo jest jedna rzecz, która jest strasznie, która dodatkowo jakby zniszczyła moją motywację do grania w tą grę. Ona ma straszne loadingi na Switchu. Koszmarnie długo się wczytuje i to jeszcze pół biedy, jakby to się koszmarnie długo wczytywało, tylko jak się walka zaczyna, ale tam przejście przez każdy ekran, jak tam przechodzisz powiedzmy do ekranu Talii, z ekranu Talii do ekranu tam, no jest ileś tam tych ekranów w interfejsie, tak? I przejście z każdego ekranu na każdy inny ekran to jest taki 10-15 sekundowy loading, więc czasami jak powiedzmy jak chcesz edytować sobie Talię, bo też w określonych miejscach na planszy możesz edytować tą Talię, to musisz tak, wejść do menu powiedzmy tam tego schronu, w którym jesteś, tak? To jest pierwsze menu, które się 10 sekund ładuje. Później wejść, wybrać jakby menu postaci, kustomizacji, to jest drugie 15 sekund. Na menu kustomizacji wybrać edytuj talię i to jest kolejne 15 sekund. I teraz jak wracasz znowu do tego, wiecie, do tego widoku, gdzie idziecie przez dzielnicę, to znowu trzeba cofając się przez te wszystkie ekrany przejść i każdy ekran się ładuje 10 sekund. I jest to strasznie irytujące i mówię, no... Nie spotkałem się z tak źle zrobionym... No właśnie, czy ona wygląda na tyle efekciarsko, żeby uzasadniać coś takiego, czy to jest po prostu raczej słaba optymalizacja?
to jest, coś tam jest z kodem nie tak, na 100%. No, ale wygląda dosyć ładnie, bo to jest takie dosyć, powiedzmy, ładne 3D, ale bardzo stylizowane. To jest taka, to nie jest absolutnie żaden tam potwór, jeśli chodzi o tą stronę techniczną, więc są tam ludziki poligonalne, animowane, które tam się ruszają, jakieś tam cutscenki i tak dalej, ale to absolutnie nic nie uzasadnia. Tam coś z zarządzaniem pamięcią musi być spieprzone straszliwie, że on to musi za każdym razem, na każdym ekranie takie długie loadingi robić. Także trzeba dosyć dużo. Jest to sympatyczna giereczka i ma fajny pomysł na siebie, ale dosyć dużo niestety wymaga od odbiorcy cierpliwości i wyrozumiałości. Ale 45 zł, jakby... Jak cenisz bardzo mocno tam swój czas i fakt, że gra może tak, być wypracowana za 45 zł? Zdarzało mi się w swoim życiu dużo, dużo, dużo gorzej wydać 45 zł niż na tę grę, więc zróbcie z tym, co przy uważacie. Przy dzisiejszej inflacji to w zasadzie za darmo się tą grę dają. Jest to karcianka deck builder, jakby jak ale ja z drugiej strony takiego... też dwa razy więcej masz Return to Monkey Island. No, to prawda. Właśnie to nie gadać, jeśli cały odcinek o Return to Monkey Island. Bo ja nie skończyłam. A ja nie zacząłem nawet. Właśnie to jest śmieszne, bo ja anulowałem preorder na Monkey Island, bo stwierdziłem, że jakby mam bardzo ciężki miesiąc finansowo, nawet cięższy niż zwykle, bo miałem rodzinę owsianego, znaczy rodzinę, wesele owsianego, musiałem kupić garnitur i kosztowało mi to koszmarnie dużo pieniędzy wszystko. Więc z tego powodu anulowałem swój preorder, bo tam kasa na Monkey Island by się ściągnęła dopiero na tydzień przed, więc anulowałem swój preorder na Monkey Island za 100 zł i parę dni później kupiłem karciankę za 45 zł, która jest taka sobie, więc... Powinieneś zostać doradcą finansowym, Dominik. Całe oba podcasty, które nagrywamy od lat, idą w kierunku tego, żebyś ty założył własny kanał jako doradca finansowy. Taki. Trochę z perspektywy myślę sobie, że być może trzeba było kupić Monkey Island. Będziemy gadać o Monkey Island, ale dajcie mi chwilkę. Ona nie jest super długa podobno. Ja no, wiem, no ale... Ja mogę powiedzieć po pierwszych 3 godzinach, nie zdradzając niczego, że Monkey Island to jest Monkey Island. A IGN jakby... mówił, że jakieś 9-10 godzin. No, pewnie coś takiego, no. Ja tam wiem, że ziomek jeden mój przeszedł tam w 13 chyba, więc pewnie tak około tak. Gram na hardkorowym poziomie trudności, bo inaczej... Właśnie casuale... Tak, stwierdziłem, że casuale z GN-u pewnie... Tak, casuale z GN-u pewnie nie grali na hardkorze, przepraszam. Tak, to tak, prawda, bo pierwsze, co się wybiera, to na jest... Na IGN-ie bardzo, bardzo komplementowali system podpowiedzi. No jest właśnie... system podpowiedzi, on jest jako przedmiot casuals. W grze. I nie trzeba go używać w jakikolwiek sposób. A ja sobie raz w niego kliknęłam, żeby zobaczyć, jak to jest zrobione. To są po prostu... To jest dosłownie hint system. Tak jak kiedyś były w grach, że najpierw dostajesz jedną podpowiedź i tam wciąż nie kumam, możesz kliknąć, dostajesz drugą i pewnie pewnie tam ostatni ci mówią, kliknij w to typie. Po prostu, bo tak to widzę. A nie są to abstrakcyjne rzeczy, i tak w pewnym momencie, nawet jak po takim kliknij w to typie, to powinna być jeszcze taka podpowiedź, wiesz co, to nie jest gra dla ciebie w ogóle, zwrócimy ci pieniądze. Tak. On install. I automatycznie się odinstalowuje w ogóle i kasuje tak. Z twojego Steama. Ja jestem chyba tam w drugim chapterze, a tam jest prolog, pierwszy chapter, to jestem w drugim. Jest bardzo dużo nostalgia trypu. W sensie jest bardzo dużo takich mrugnięć okiem, w grze się zbiera takie trivia karty, które ci zadają pytanie o tą serię i to one są naprawdę niektóre bardzo szczegółowe odnośnie do tego, co tam do bohaterów na przykład albo wydarzeń, które miały wcześniej miejsce. Jest dużo odniesień do wcześniejszych przygód jakby Guybrusha, ale raczej z tych pierwszych dwóch części, tak? Aczkolwiek jest tam też kilka pytań o trzecią część, na przykład, co tam trochę doceniam. Muszę przypomnieć sobie ale... trójkę. Tak, ale patent, znaczy nie musisz odpowiadać na te trivia karty, to jest w ogóle też w zupełnie innym przedmiocie, który zbierasz, taki masz klaser na karty i tam są pytania i 4 odpowiedzi, możesz sobie jedną wybrać. Jeżeli wybierzesz, no to dostajesz takiego tam, że dobrze ci poszło, nie? A powiedz mi, Iga, bo mówisz o tym trybie hardcore, czy to jest tak samo jak w Timberwolf Park, czyli że w tym trybie casualowym, no to już tłumaczę właśnie, jak to jest. W Timberwolf Park było tak, że ten tryb casual po prostu usuwał pewne etapy zagadek, to znaczy on tak tłumaczył. Tak było też w Monkey Island 3.
Wydaje mi się, że tak. W sensie czasami możesz mieć tak, zagadkę musisz... złożoną tam z czterech kroków, a w tym trybie casual ale skracają to do jednego, tak? Tak, no właśnie też mi się tak wydaje, że jest dwie takie zagadki były, co na przykład wydaje mi się, że można je było zrobić prościej, jakby właśnie usuwając kawałek z nich. I tak mi się wydaje, że to jest tutaj też zrobione, ale jako, że gram w tym hardcore trybie, to tam wiesz. Bardzo powiem dobrze, tak, w pierwszym rozdziale żadna zagadka nie sprawiła mi takiego... Ja mówię, nie wiem, czemu ty chcesz mi przerywać. Przepraszam. Żadna zagadka w pierwszym rozdziale nie sprawiła mi takiego logicznego problemu na zasadzie, że nie wiedziałam co, aczkolwiek jedna z nich była tak moim zdaniem źle zaprojektowana, po prostu była głupia. I nie tam, że głupia, abstrakcyjna i tutaj znowu nie będę spoilować, bo Dominik bardzo nie lubi spoilerów zagadek i zaraz mi ukręcił łeb. Ale był taki moment, że po prostu ja gram z moim Tomkiem. I my we dwójkę się tak wnerwiliśmy, że stwierdziliśmy, że tam oprócz tego, że ona była przy końcu pierwszego rozdziału, że dobra, jakby koniec na dzisiaj, bo byliśmy naprawdę źli. Bo wymyśliliśmy 600 różnych rzeczy, które moglibyśmy tam zrobić. I żadna z nich nie działała, a tylko i wyłącznie do tego, że gra chciała, żeby nie działała i bardzo nam się to nie spodobało. Jak w końcu tam zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić, to po prostu nam się ręce załamały, nie? Ale chcemy grać dalej. Ten art style, co ludzie tak na niego srali, totalnie działa. Jakby ładnie się gra w tą grę. No i szczególnie, jeżeli jest się fanem od bardzo wielu lat tej serii, to naprawdę ona za każdym rogiem ma dla ciebie jakieś tam wspomnienie i mrugnięcie okiem, nie? Więc to jest dla takich boomerów jak my, Dominik. Polecam. Tak, no ja bardzo, bardzo czekam, żeby w nią zagrać. Dobra, ale to była tylko dygresja od twojego, co jest grane, więc ty, Dominik, na koniec jeszcze powiedz, jak się nazywa ta twoja karcianka, bo... City Wars Tokyo Reign. Więc to był segment o City Wars Tokyo Reign. Tak, a jeszcze mam pytanie, czy w City Wars Tokyo Reign jest Wiedźmin Ronin? Nie ma Wiedźmina Ronina. A czy w Wiedźminie Roninie grają w jakąś grę karcianą, kościaną, która się nazywa inaczej niż Gwint? Okay. Nie, jest to rozczarowujące, nie grają w Gwinta. Bo powinni grać w Go albo w Mahjonga, nie? Nie, na przykład. Nie, nic takiego nie ma. Pachinko. Nie ma niestety również w tym, w City Wars Tokyo Reign, nie ma czołgu Nie ma karcianki. Pająka, nie ma czołgu pająka. Bo z Kowalem, jak gadałem, Kowal Watch, jak z Kowalem gadałem po kupieniu tej gry następnego dnia w firmie, taki jeszcze zajarany, mówiłem, że taka fajna gra, mam taką grę fajną dla ciebie, Kowal, i że tylko 45 zł, więc na Switchu, ale Kowal mówi, że nie korzysta ze Switcha, bo chyba jego syn zaanektował Switcha, a on sam ma Maca, a nie PC-ta, więc musiałby sobie Windowsa zainstalować na tym Macu, bo nie ma Macowej wersji ta gra. Więc Kowal powiedział, że zainstaluje sobie Windowsa na Macu tylko jak w tej grze jest czołg pająk. I że jeżeli będzie czołg pająk, to mam mu powiedzieć, ale niestety nie ma czołgu pająka. Ale odblokowałeś wszystkie karty? No właśnie, nie odblokowałem wszystkich kart i nie skończyłem jakby, więc może ostatnim bossem jest czołg pająk. No dobra, to ja mam takie do was teraz pytanie, zanim przejdziemy dalej. A w co ostatnio graliście, czytaliście albo oglądaliście i było wam smutno, bo byliście zawiedzeni, żeby i chcieliście, żeby to było lepsze? Dominik pierwszy, bo wymyślał tę odpowiedź na bieżąco. Więc... Też jestem ciekawa Dominika. Tak jest... Właściwie tylko Dominik może odpowiedzieć. To ja będę dzisiaj cały odcinek mówił. Nie, to nie jest odpowiedź, która was zdziwi, bo ja już mówiłem o tej grze. Jest to Pathfinder Wrath of the Righteous, który to... pamiętam po recenzjach, że Tomek mnie zachęcał do tej gry i mówił, że ktoś tam ją porównywał od Pillars of Eternity 2, że jakby ona jest dla Pathfindera pierwszego tym, czym Pillarsy 2 były dla drugich Pillarsów. To jest totalnie nieprawda. Ta gra jest identyczna jak Pathfinder pierwszy, nie ma tam oprócz tego, że zamiast tego zarządzania, zamiast takiej, wiecie, taniej, mobilnej wersji strategii takiej w stylu Total War, czyli podbijania tam świata, tutaj jest tania, budżetowa wersja Heroesów, nie? Że sterujesz tam jakimiś ludzikami, armiami i tam się bijesz, nie? Takie pionki przesuwając. I to jest jedyna rzecz, która jest nowa, która w ogóle tam... Ona po prostu jest. Natomiast sama gra ma wszystkie problemy Pathfindera, o których mówiłem. Ma wszystkie... Jakby nie ma... Tak jakby oni w ogóle nie spojrzeli na to, co się w tamtej grze udało, co się w tamtej grze pierwszej nie udało i nie wyciągnęli z tego żadnej lekcji, to w ogóle nie sprawia, że nie kontynuacji, to się wydaje po prostu jakąś nową kampanią. Czyli tak, to równie dobrze mogło być DLC do jedynki. Bo jakby w ogóle nie ma takiego wrażenia...
że wiecie, że to jest nowa gra, że ktoś to przemyślał, pozmieniał, wymyślił jakiś nowy system, jakieś nowe rozwiązania. To jest, wszystko działa na totalnie tym samym interfejsie, totalnie tym samym systemie walki, totalnie tych samych skillach, wszystkie problemy, które były, są dalej. I na początkowo byłem optymistycznie nastawiony do tej gry, bo potrzebowałem czegoś takiego w swoim życiu, bo wydaje mi się, że zawsze potrzebuję czegoś takiego w swoim życiu. No ale jak wiecie, mnie strasznie zmęczyła i poddałem się. I kupiłem Baldura 3, który jest super. Już to słyszeliśmy, tak. Tak. Więc rozczarowujący jak zwykle jestem. Oddaję głos tobie. Tomaszek? Ja tutaj mam, bo w ogóle mieliśmy taką dyskusję przed odcinkiem, że jest różnica pomiędzy tym, że jesteś zły na jakąś grę, a że jest ci smutno z powodu jakiejś gry. Uh-huh. Nadal jakby smutno nie z powodu tego, że ona jest smutna, tylko z powodu tego, że tam coś nie wyszło w niej. I dla mnie taką grą ostatnio to jest Back 4 Blood, nasze ostatnio, to też nie jest jakiś ostatni smutek, bo jak ją kończyłem jakoś chyba w lutym czy marcu, tak drużynowo sobie graliśmy firmowo i to miało być pogrobowiec Left 4 Dead. Mhm. I jest, znaczy ona chce być pogrobowcem Left 4 Dead, bo są zombie i jest czterech kolesi i kolesiówek. Pogrobowcem? I pogrobowcem, no takim. Co to znaczy? Co to za termin? No że tamto już nie wychodziła, a teraz to po śmierci, jest... tak. Okej, okay, nie słyszałem nigdy tego. No i jakby ona bardzo się stara, jest tam też była reklamowana, że robiona przez ludzi, którzy zrobili Left 4 Dead, co nie do końca jest prawdą, bo tam jak porównywano w ogóle nawet kredyty, to po prostu literalnie kilka nazwisk po prostu przeszło, znaczy jest w tym nowym studiu. Ale to i... tak robisz do pitchu w gier, jeżeli robiłeś tak. Kiedykolwiek, cokolwiek przy jakiejkolwiek grze, to mówisz, że from the creators of, jakby. Tak. A to, tak, że tam robiłeś marketing. I jakby i to jest spoko gra, znaczy to jest słynne powiedzenie Michała Piwowarczyka jeszcze czas w Niestety Zagrywek, co nie, że sprzątanie ziemi udowadnia, że jak się to robi wspólnie, to nawet wspieranie śmieci jest zabawne. Więc jak się to robi wspólnie w cztery osoby, to nawet zabijanie zombie w nie najbardziej udanej grze jest zabawne. Ale później zaraz jak skończyliśmy Back 4 Blood, to zaczęliśmy grać w Left 4 Dead i różnica w ogóle w klasie, w tych grach, gdzie Left 4 Dead 2 jest, kurde, 10 czy 15 lat starsze, jest, no, smutna, co nie? Jakby Back 4 Blood... Left 4 Dead wciąż się bardzo... Tak. Ja też przechodziłam w zeszłym roku wszystkie Left 4 Deady i tam z DLC-kami to whatnot, i jest amazing, tak. Po prostu wciąż. I Back 4 Blood ma bardzo dużo takich właśnie niedociągnięć, które wynikają albo z jakiegoś braku czasu, albo z braku polishingu, albo z tego, że właśnie, nie wiem, to studio nie jest na takim poziomie, na jakim był Valve, i to chyba nie robił tylko Valve, tylko właśnie jeszcze z jakimś tam studiem pobocznym, na jakim byli ci ludzie, bo zarządzanie hordą, zarządzanie jakby tym, co się dzieje w ogóle na mapie, co nie, zarządzanie specjalnymi zombie, jakby to są takie rzeczy, takie drobne rzeczy, których polerka i takie bardzo, bardzo drobne decyzje designerskie, co nie, w stylu, kurde, kiedy, skąd, jak wyskakują wrogowie, jaka jest ich liczba, jak dużo hit pointsów mogą zebrać, jak dużo specjalnych zombie może być naraz na ekranie i tak dalej, co nie? Które robią tą grę. I widać bardzo gołym okiem, że w Back 4 Blood to nie jest dopracowane. Że po prostu brakuje tego takiego magic toucha na końcu, że bronie nie sprawiają takiej satysfakcji, że ten najfajniejszy, najciekawszy pomysł, jaki ta gra ma na siebie, czyli te układanie sobie talii i jakby zbudowanie dzięki temu trochę różnych wariantów postaci, co nie? To jest ciekawe, nawet pomimo tego, że są karty, to tam pogodziłem się z tym i zastanawiałem się, jak to robić i tak dalej, ale de facto to ma dosyć niewielki wpływ na tą grę. I to właśnie było tak, że nie byłem zły na nią, bo to nadal jest spoko gra, jakby nadal się świetnie bawiłem i nadal się, wiesz, spotykałem się z przyjaciółmi na kilka godzinek i zabiliśmy zombie, ale w porównaniu do Left 4 Dead, no to taki byłem smutny, że to nie jest Left 4 Dead 3, co nie, to nie jest... No nie doskoczyli jakby do tej poprzeczki, którą oni sobie sami stawiali, bo oni sami non-stop powtarzali, że to jest właśnie kontynuator Left 4 Dead, że to są ci sami ludzie, że takich gier teraz się nie robi, że co też jest nie do końca prawdą, bo są i Warhammery, te Vermintide, tak? Które są Left 4 Deadem, tylko... Słucham?
Vermintide. No, no właśnie. Tylko to są, to ale... są dokładnie Left 4 Dead, tylko w tak, tylko że Left 4 Dead. Tak, tylko że Left 4 Dead wciąż jest dużo, dużo lepszą grą niż Warhammer Vermintide. Tak, ale mi chodzi tylko o to, że nie do końca prawdą była taka narracja, że już się takich gier nie robi, co nie? Bo robi się tylko po prostu w trochę innych dekoracjach. I jest też ta gra o takich kosmicznych krasnoludach, które tam do kopalni schodzą i też taki czteroosobowy... Była też... A jest, jak ona się nazywa? Deep Space, coś tam. Deep Space Galactic. Deep Space Galactic. No. Było też ten Alien nowy. Jest też. Tak, tak. Firestorm, tak chyba. Fireteam Alpha? Wszystkie te tytuły są z generatora. Więc tak, więc w każdym razie robi się takie gry. Nawet ostatnio czytałem, że ten Vermintide 2 po patchowaniu i tak dalej jest teraz bardzo dobrą grą. I wydaje mi się, też przechodziłam go w zeszłym roku. Nie jest najgorszy, nie jest nie wiadomo jaki. No to chyba dokładnie tak samo jest właśnie z tym Back 4 Blood, nie? Że jest taki okej. No jeszcze jest to World War Z chyba, nie? Też na cztery osoby z takimi, między innymi takimi samymi postaciami. Iga, a co ciebie zaśmusiło? Swoją drogą... Ja w ogóle to pytanie mam po to, żeby wam powiedzieć historię, więc... Przepraszam, tylko zanim nam powiesz historię, chcę powiedzieć, że Aliens Fireteam Elite ma 81% pozytywnych recenzji na Steamie. Mówię, wydaje mi się, że to może wynikać z tego, a weź w ogóle zobacz szybko, jak ma Back 4 Blood. To może wynikać z tego, co mądry i kochany Michał Piłowarczyk powiedział kiedyś, że nawet zbieranie śmieci z przyjaciółmi jest zabawne. Tak, ale Back 4 Blood ma dużo gorzej, już ci mówię dokładnie, ale już widziałem, że 6/10, ma mieszane wszystkie recenzje, 65%. O, no to słabiutko, no. Iga, dajesz historię. Nie wiem, czy pamiętacie, jak bardzo kochałam Outer Wilds. Pewnie pamiętacie, bo nie mogłam o tym zamknąć dupy. Po prostu wszystkim pukałam po sąsiadach, tutaj się pytałam, czy już graj w Outer Wilds, bo powinni pograć w Outer Wilds. I potem wyszło to DLC i ja trochę czekałam na to DLC, żeby pograć, żeby mieć tam taki moment, żeby tam ta, ono się nazywało Echoes of the Eye. I nie wiem, czy pamiętacie, że ja kiedyś w podcaście mówiłam, że jest tam... Ja wtedy byłam trochę zła na to, że tam są takie bardzo, bardzo długie sekcje skradankowe i że jeszcze nie skończyłam tej gry, bo już mam jej trochę dość, ale na pewno ją skończę. No i miałam to drugie podejście. Ostatnio. No i stwierdziłam, dobra, jakby... To jest jakieś 3/4 tego DLC, gdzie jestem. Nie zostało mi dużo, przechodziłam skradanki w życiu, cierpiałam mega, ale zacisnę zęby, bo to są Outer Wilds, nie? I pograłam trochę i nawet tam jakby dobrze mi szło, ale stwierdziłam, że nie ma szans, żebym ja sobie zmarnowała wszystkie dobre wspomnienia o tym, jak super była podstawka do tej gry, tym pieprzonym DLC. I odinstalowałam. I stwierdziłam, to jest koniec, kurde, jakiejś ery, gdzie... Jeżeli na przykład teraz by wyszło Outer Worlds 2, to ja realnie nie wiem, czym chciała je kupić. A ja się uczyłam grać themes tej gry na instrumentach i naprawdę przeżywałam to forever, słuchałam sobie soundtracku, byłam naprawdę zakochana w tej grze. I jedną głupią decyzją designerską po prostu... Jest mi bardzo przykro. Myślałam realnie, że się popłaczę, jak to odinstalowywałam z mojego Xboxa. Więc po to chciałam. Teraz Outer Wilds wyjdzie na PS5, więc trochę się zastanawiam, czy nie spróbować. Jakieś próbowałem podejść podstawki, do tej gry. Podstawkę tak, DLC na śmiecie. Powiedzcie mi tylko jedno, bo jakieś próbiłem do niej podejście, ale strasznie mnie drażniło sterowanie tym stateczkiem, lądowanie i tak dalej. Czy to jest do opanowania, albo czy to jest jakieś naprawione? Tak, szczególnie, że to jest w większości automatyczne. No nie wiem, nie pamiętam. Z tego co pamiętam, to tam cały czas się o coś rozbijałem i taki było... Ja miałem nie, to, co nie, ty, masz, Tomek. Masz normalnie... To jest... Pierwsze 5 czy tam 10 minut może być trudne, potem to już jest... To nawet nie to było dla mnie trudne, proste. Tylko było irytujące. Takie... Nie, to, ja jest, mam... to jest w pewnym momencie super proste. Sobie tam potem tylko robisz... Jakby tagujesz sobie planetę, jak już masz je odkryte, on ci do niej leci, przy atmosferze się zatrzymuje i włączasz mu tryb lądowania. Okej. Okay. I ja bez problemu. To, ja już niestety... to chirurgiczną precyzję potem możesz robić, to jest na tyle proste. Ja niestety, pamiętacie co ja, jak ja mówiłem i ja się muszę nie zgodzić z Igą.
tym sensie, że może lądowanie na planetach masz rację, ale ja się od tej gry odbiłem dokładnie przez to, co ty mówisz, Tomek. To znaczy w pewnym momencie tam jest taki... Byłem w takim mindsetzie, że już wiedziałem, co mam robić, że jakby masz tego time loopa, nie? Jakby znałem te kroki, ale jak musiałem tym stateczkiem właśnie przez te jakieś wąskie tunele latać i gdzieś tam jest taka planeta, gdzie się piasek przesypuje, więc tam musisz wlecieć do jakiejś jaskini, zanim ten piasek dojdzie do odpowiedniego poziomu. I tam się obijałem o te ściany i... Jakby jeżeli jest jaskinia i jeżeli jest wąskie przejście, to jest tylko jeden element tej gry, gdzie musisz to robić w statku, całą resztę zostawiasz statek, wychodzisz i jesteś tam ludzikiem. No w każdym razie, mówię, ja miałem tak, że się odbiłem od tej gry, że mnie wkurzała. Że mnie wkurzało właśnie, że musiałem robić takich dużych rzeczy manualnych, irytujących. Więc to ja w ogóle, ja usunęłam to całkowicie z mojej gry, po prostu zostawiając statek. Jest rzeczywiście jeden element tej gry, gdzie musisz lecieć statkiem. Ale jak zakumasz, czego ta gra od ciebie wymaga, to to automatycznie przestaje być trudno. No ja muszę spróbować. No to może jeszcze zrobię, raz, no może, jak może... na PS5. To... Bo muszę jest tyle gier na PS5, że... Wychodzą zaraz, okej? Okay? Różne. Co wychodzi zaraz? God of War, no błagam cię. Bo może faktycznie ja się Iga raz coś tam mi nie wyszło i zrobiłem takiego rage quita niesłusznie, bo mi się też ta gra super podobała do pewnego momentu. Ja miałam kilka razy, tak jak też na przykład uznałam, że muszę tam wlecieć statkiem i pamiętam to, po czym stwierdziłam, tym statkiem się tam bardzo źle wlatuje i zostawiłam go i po prostu weszłam tam ludzikiem i się nagle okazało, dobra, to ma totalnie dużo sensu, że nie mam tutaj być w statku, nie? Może masz rację, że tam trzeba było być ludzikiem, gdzie ja miałem takie problemy. No tak, no jakby ja bym poleciła, ale bardzo, bardzo, po prostu skrajnie bardzo nie polecam DLC. Tomaszu, powiedz, co tam nasz kochany Danki ostatnio robi. Tak, jest sobie taki youtuber, który jest nawet spoko youtuberem growym, jeżeli o to chodzi. Jakby ja go tam nawet lubię i oglądam co jakiś czas. Nazywa się Video Game Danki. Ogłosił... On tak naprawdę nazywa się Jason Gastro, tak, Dominik? Nie, nazywa się Video Game Danki. Na pierwszym ma Video Game. No, tak naprawdę nazywa się Jason Gastro. I ogłosił, że zakłada firmę wydającą grę, która się będzie nazywała Big Mode. Ogłosił to w swoim stylu, w takim filmiku dosyć prowokacyjnym, że ma dosyć tego, że gry to są cash graby, czyli że jakieś takie skoki na kasę. Czyli The Last of Us 1 remake to tak, na przykład i że brakuje, że brakuje w nich pasji, że brakuje w nich nowatorskości i tak dalej. I że on tutaj teraz jako Video Game Danki, czyli Jason Gastro, będzie dawał swoje znaki jakości, jakby, że to, co wyda grę, to jest taki znak jakości i tak dalej. I zaciekawił mnie ten temat, ponieważ wydaje mi się, jakby, jeżeli to będzie spoko wydawca, jeżeli Jason Gastro ma kupę kasy i pomysł biznesowy i tak dalej, to ja mu życzę wszystkiego najlepszego, jakby, znaczy nie wiem, czy brakuje, ale myślę, że znajdzie się spokojnie miejsce na kolejnego indie wydawcę. Jest to rynek, który chyba nie ma dna na razie. Ale wydaje mi się, że Video Game Dankiowi może sobie nie zdawać sprawy, jak trudne jest wydawanie gier wideo. I jak drogie to jest. Bo też jakby nie mając pojęcia na temat osobistego bogactwa Dankia, mam takie wrażenie, że może on sobie nie zdawać sprawy, na przykład ile taki 10-15 osobowy zespół twórców, to nie jest duży zespół, nie? Taki robiący grę, ile przepala kasy na przykład w trakcie dwuletniego okresu robienia gry, nie? To naprawdę nie są małe pieniądze, tam każdemu trzeba płacić pensję, trzeba kupować sprzęt, trzeba kupować licencje i tak dalej. I fakt, że się odniosło sukces, nawet jeżeli to jest duży sukces finansowy na YouTubie, raczej nie zapewnia ci takiej gotówki. A jeżeli, jak podejrzewam, jeżeli masz za sobą inwestora, który ci daje pieniądze na to, żebyś prowadził taką firmę, to twoje mówienie o tym, że nie będziesz robił cash grabów i tak dalej, jest trochę mało warte, bo będziesz robił. Bo inwestor daje ci pieniądze po to, żebyś zarobił dla niego większe pieniądze. Jakby na tym polega inwestycja. Nie na tym, żebyś tam realizował się artystycznie i robił wspaniałe rzeczy i dobre i tak dalej. On na stronie Big Mode w ogóle ma taki właśnie formularz, żeby aplikować ze swoimi grami i tam oczekuje od gier takich rzeczy jak fun, substance, originality, passion and artistry,
A także... To są moje ulubione rzeczy w core po ogarnianiu twoich tak. umiejętności, na przykład na pół, jakieś rozmowy półroczne. Jak tam twoje zaangażowanie, jakby, nie wiem jak się to mierzy, ale jak mi wsadzicie te termometry w nos, to zobaczymy, no jakby... Tak, z jednej, to w ogóle właśnie tak, z jednej strony brzmi to super. Miało nie być w nos jakby co, ale się powstrzymałam, przepraszam. Właśnie myślałem, że w dupę powiesz. No tak myślałam, tak chciałam powiedzieć, ale nie powiedziałam. Z jednej strony to brzmi super, że szukamy w ogóle dobrych gier, co nie? Jakby. Ale z drugiej strony nie przez przypadek wydawcy się specjalizują w jakichś segmentach i tak dalej. Nie przez przypadek gry przygodowe mają wyspecjalizowanych wydawców, którzy wydają głównie gry przygodowe. Nie przez przypadek, jak myślicie o Devolverze, to praktycznie wiecie, w jakie emocje, jaką stylistykę celuje Devolver. Bo gier dzisiaj wychodzi 50 miliardów dziennie. Jakby to jest akurat ta liczba, jakby dokładna. Robiłem badania w tej sprawie. To jest bardzo dokładna liczba, zgadzam się. I bardzo precyzyjne szacunek. Tak. Przebicie się do świadomości odbiorcy z tym, że ty w ogóle masz taką jakąkolwiek grę. A jeszcze właśnie jakiś taki plan marketingowy, jak się dostać do takich odbiorców, których nie interesuje twoja gra, jak ją przedstawić, i tak dalej, to jest strasznie skomplikowane. I takie podejście, że my chcemy po prostu dobre gry wydawać, to dla małej, świeżej firmy wydawniczej być może nie jest najlepsza strategia. Też wydaje mi się, że trochę Danki może przeceniać swoją moc jakby taką marketingową jako celebryty YouTube'owego. Bo też to, że ktoś obejrzy, to, że ktoś ogląda swoje filmiki... Ale nie masz na przykład z tym problemu, że w jaki sposób on ma pozostać dobrym YouTuberem, jeżeli on ma reklamować gry, które sam będzie wspierał pieniężnie? To też, tak. To jest jakby on nie powinien w ogóle, bo on mówi, że to wydawnictwo to będzie przedłużenie jego kanału YouTube'owego. Ja siedzę i ja mam już 6 red flags po prostu nad głową, że w jaki sposób? To jest tak, jak my byśmy nagle teraz stwierdzili, że zaczniemy wydawać gry. Tak? Jakby... Tak. Byśmy gdzieś wpłacili, byśmy nagle zaczęli mówić na antenie o tym, że gramy w jakąś grę, którą co prawda wspieramy pieniężnie, ale no jakby teraz wam powiem, jakie ma jakby dobre strony. Jakby it doesn't work that way. Z jednej strony ludzie tak. oglądają Dankiego, dlatego że on jest zabawny i dlatego, że tam fajnie skręca te filmy, ale też dlatego, że on się wypowiada na temat tych gier w taki sposób, w jaki on o nich sądzi, tak? Tak, właśnie to jest coś... Tracisz to. Bo a propos tego argumentu, ja go trochę w drugą stronę chciałem, bo on, to, że się znasz na grach jako krytyk, choć nie wiem, czy on sam się jej postrzega jako krytyka, ale nawet załóżmy, że to jest krytyk, tylko tam pewną ma swoją własną osobistą manierę, co nie taką bardzo... To, że się znasz na grach jako krytyk, nie znaczy, że się znasz na grach jako twórca, że wiesz... Tak. Co trzeba robić od środka. I bardzo dobrze, jakby moim zdaniem w ogóle krytycy nie muszą się znać na robieniu gier, co nie? Ale jak już chcesz być wydawcą, no to musisz się znać na tym, co nie? I też wydawcy zapewniają... Szczególnie, że Danki mówi, że on nie chce być wydawcą, który tylko daje pieniądze tak. i ma to w dupie, tylko chce być w procesie kreatywnym. Tak. To, co mnie uderza w tym, to jest to, co mówicie, że on ma swój dosyć specyficzny styl. Ja bym powiedział, że ja go lubię czasami, ja też chcę lubię. Włączyć, się pośmiać. Ja go naprawdę tak dalej. Lubię. Ale to film nie są... o Silent Hill 2 to jest mój ulubiony film o Silent Hill 2 tak, by far. Ale to nie są najgłębsze, najbardziej wnikliwe analizy. Gdyby John Errant Signal powiedział, że zakłada studio, czy też ten pan, który prowadzi Game Maker Stulki, to tam robi jakoś... Errant Signal. I powiedział, że robi własną grę, ten to Chris Franklin albo pan John Game Maker Stulki. Że zakłada takie studio, to jakby czułbym, też miałbym te same wątpliwości, ale czułbym, że to jest ktoś, kto przynajmniej pokazał, że ma dużą wiedzę taką właśnie z zakresu, no potrafi tak głęboko wejść w to, jak gry. Być może nie wie, jak się je robi, ale no akurat John Gamer Toolkit wie, ale nawet jeżeli nie wie, jak się robi, to jakby te jego analizy są na tyle pogłębione, że jakby czujesz, że coś tu jest. A ten Game Donkey, on jest fajny, śmieszny, ale to są takie, kurna, dosyć... płytkie, takie, że gry mają być dobre, że ma nie być tych mikrotransakcji i że ma, wiecie, takie to i jest... NFT nie ma być, tak. NFT, to jest, on się trochę kojarzy z tym, z takim dużo lepszym oczywiście, ale z, jak się nazywa ten, Young Yeah. Takie to jest nie koniunkturalne, tylko jak... Powierzchowne, ale też takie, on mówi rzeczy, które po prostu, które ludzie chcą słyszeć, nie? I to jest fajne, ale jeżeli to jest cały twój pomysł na biznes, żeby gry były dobre i żeby nie było w nich mikrotransakcji, no to jest trochę mało, nie?
Tak, i też jednocześnie jak się szuka wydawcy jako studio indie, to to, żeby ten wydawca był fajny i żeby lubił twoją grę i żeby tam no, był miłym człowiekiem, z którym się będzie miło współpracowało, to jest jedna rzecz, ale też jako studio, zazwyczaj małe, masz bardzo konkretne wymagania od tego wydawcy. Na przykład testowanie zazwyczaj całe jest po stronie wydawcy. Lokalizacje, czyli tłumaczenia na tam x języków, zazwyczaj całe jest po stronie wydawcy. Portowanie bardzo często, albo portowanie w ogóle jest jeszcze przez wydawcę zlecane do jeszcze jakichś firm, co nie dalej. Mhm. I to jest już taki stopień jakby ogarniania biznesu, który nie wyciągasz tylko z tego, że się znasz na gierkach i prowadzisz kanał na YouTubie, co nie? Jakby ja na miejscu, jakby gdybym chciał, żeby na miejscu Dunkeya, gdybym chciał, żeby ta moja oferta brzmiała sensownie, to bardziej bym mówił o takich rzeczach, że słuchajcie, mamy takie a takie studio QA, z którym współpracujemy, co nie? I mamy takie a takie możliwości marketingowania waszej gry, co nie? Lokalizowaliśmy to, to i to, albo sam, osobiście sam znam, kurde, 12 języków i będę lokalizował każdą waszą grę, co nie? A nie, że jestem fajnym youtuberem i kurde, nie chcę cash grabów i nie chcę NFT. Słowo, którego szukałem, to był oportunizm. Dobra, ja totalnie tam ufam osobie, która mówi, rozmawiam w 12 językach płynnie, to są akurat te języki, na które tam, te 11 podstawowych, na które zwykle tłumaczy się gry na wszystkie rynki, więc I've got you back, fam. I mogę voice acting robić tak. W 12 językach dla 6 postaci, przynajmniej 3 głosy męskie, 3 głosy żeńskie. To jest akurat bardzo dobra oferta, tak sobie zrobiło wszystko to, co teraz powiedzieliśmy. Jednocześnie też, tak już wracając do tego jakby podstawowego postulatu Dunkeya, że on jakby nie zależy mu na grach, które są cash graby. Po pierwsze, nie jest tak łatwo zrobić cash graba growego, więc to nie jest tak, że on będzie teraz odrzucał miliony gier po prostu, że ludzie się do niego rzucą. Słuchajcie, mamy złoty pomysł na biznes, nie? Miliardy zrobimy, tylko gra będzie kijowa. Bo takie gry zawsze znajdą wydawcę. Jeżeli autentycznie masz, kurde, taki pomysł na uzależniającą, kurde, grę, która po prostu się zajebiście sprzeda, mimo że będzie słaba. Ona sobie znajdzie wydawcę, albo nie będzie potrzebowała wydawcy, co nie? Ale twórcy gier indie to nie są ludzie, którzy żyją ze sztuki. Jakby w ogóle artyści to nie są ludzie, którzy się żywią, kurde, swoją pracą. Tylko potrzebują, oni muszą zarabiać tę grę i jakby po to jest wydawca w tym procesie, żeby ta gra po wydaniu się dobrze sprzedawała. Jakby żeby ona była dobrze marketingowana, żeby trafiała do odbiorców, żeby prasa się nią zainteresowała, żeby była dopracowana pod względem QA właśnie, żeby mieć ten całe takie zaplecze produkcyjne. To dokładnie jakby po tej wydawcy, nie? I w momencie, kiedy Donki jakby jego podstawowym takim postulatem jest trochę, że nie chce zarabiać pieniędzy, to się zastanawiam, to po co do niego ma iść taki deweloper? Ja bym jednak wolał zarobić pieniądze na swojej grze. Nie, ale masz takich ludzi, jakby na przykład wyobrażam sobie tam mnie. Nie musisz zarobić na grze, ale chcesz dostawać pieniądze jakby od wydawcy, że robisz tą grę. Jeżeli ten wydawca bierze na siebie tylko tyle, że ona się zwróci, tak? I ty nie masz z tego tam zysków, a nie on nie ma z tego zysków, to jakby też uważam, że jest to jakiś model biznesowy. Czy to jest dobry model biznesowy? Najprawdopodobniej dla większości ludzi nie. Ale jeżeli po prostu masz grę w systemie i chcesz ją wyrzucić, jakby czemu nie? Jakby szanuję. No, może tak. Jakby może istnieją tacy devowie minimalistyczni. Też wydaje mi się, że ludzie, którzy, znaczy te studia, które mają tak małe wymagania, tak jak ty mówisz, one już teraz mają pełną ofertę. Jakby, jeżeli pójdziesz do jakiegoś wydawcy i powiesz, że nic od was nie oczekuje poza tym, że tam wrzuci ci moją grę na Steama, to myślę, że bez problemu znajdziesz wydawcę. Super. Ale też, jeżeli jakby masz studio deweloperskie, które zatrudnia chociaż jedną osobę, to czujesz się odpowiedzialny za tą osobę. I po skończeniu po skończeniu projektu chciałbyś, żeby ta osoba dalej miała pracę, żeby był jakiś kolejny projekt i tak dalej, i tak dalej. A do tego są potrzebne pieniądze. Tak. To może być zaskoczenie dla bardzo wielu ludzi, ale to jest fakt. Tak. Ja tam mówię, z tego ogłoszenia, tak jak, bo to ogłoszenie jest na YouTubce, tak jak Tomek powiedział, i z niego w ogóle bardzo mało wynika, takich prawdziwych rzeczy. Tam jest historia, dlaczego on to robi i tam ja to traktuję jako taką ideową rzecz. Natomiast on też powiedział, że ma po rozmowie z prawnikami i swoimi ludźmi mają wersje kontraktów, które są mega atrakcyjne dla deweloperów,
w sensie, żeby tam jak najwięcej deweloperów szło i chcą ich wspomagać, więc to mnie interesuje, aczkolwiek ja wychodzę z założenia, że to nie jest głupi typ, jakby ja wierzę w fakt, że on wie, że nie może używać swojego kanału YouTube'owego do promowania tych gier, a jeżeli nie będzie tego robił, to ja się po prostu zastanawiam, jaki on ma plan, bo to jest jedyna rzecz, jaką on może robić, to jest tak. Wejścia marketingowe, więc jakby wiesz, zobaczymy, Iga, też, co dalej. To jest trochę, moim zdaniem, trochę takie zaklęcie i to zaklęcie skierowane właśnie raczej do publiczności jego kanału, niż autentycznie do devów, którzy mieliby z nim współpracować, że mam bardzo atrakcyjne kontrakty, co nie? Jakby bardzo atrakcyjne warunki proponuję, bo możesz proponować 90% rev share'u w grze, którą robi dev i sam brać tylko 10 i to jest super podział. Ale to nie ma absolutnie żadnego znaczenia, jeżeli twoja gra nie zacznie zarabiać. Jakby to jest 90% od zera. No ale ja. Nie wiem, ja chcę zobaczyć, co będzie dalej, tak? Bo też naprawdę założenie wydawnictwa, stworzenie portfolio, bo to o to chodzi, to są dwie zupełnie inne rzeczy, więc trzeba zobaczyć. Jeżeli mu pójdzie dobrze, to super, mamy kolejnego wydawcę, tak? Mają fajne logo, jest żabą. Uważam, że to jest fajne logo. Ja nie wiem, czy kolejny wydawca, taki właśnie specjalizujący się w grach indie, to jest to, czego potrzebujemy. Raczej bym wolał, żeby ci wydawcy, którzy są teraz, byli lepsi i uczciwsi i tak dalej. Ale no może tak, może przyjdzie Big Mouth ze swoimi super kontraktami i odmieni oblicze rynku, tego rynku, co nie? Tam jest również w tym newsie ciekawostka taka, że Mike Rose, krytyk, który pracował tak atakuje Gamasutry, zwraca uwagę, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy trzech różnych wielkich youtuberów, tak napisał, huge youtubers, innych tak, ale niż nie Donki, wymawia, kto to jest. Nie w sensie wymawia, nie wymienia, kontaktowali się z nim z prośbą o rozmowę, o jakieś porady właśnie w takiej samej sprawie, że chcą założyć własne wydawnictwo. Ale więc jakby, że to jest jakiś trend. Tak, ale bo to ja też chciałem się powiedzieć jeszcze do Mike Rose'a, tylko ja bym powiedział, że to jest człowiek odpowiedzialny przede wszystkim za No More Robots, czyli takiego wydawcę, który wydał między innymi Descenders i Yes Your Grace. Więc ta chyba jego przeszłość dziennikarska... Ale to była fajna giereczka. Słucham? Ale to była fajna giereczka. Hyperspace, jak to się nazywało, Iga? Outlaws? Outlaw. Hyperspace, coś takiego. Outlaws. No właśnie, to też on chyba wydał. Więc tak, więc jakby zwracali się do niego jako do wydawcy, który odniósł jakiś tam sukces i z tej perspektywy miał im doradzać, ale tak, no ciekawe, że... Nie wiem, no mówię, mnie przede wszystkim ciekawi, skąd oni mają mieć pieniądze, bo nie wydaje mi się, żeby nawet bardzo popularny kanał na YouTubie zarabiał taką kasę, żeby utrzymywać przez kilka lat studio złożone z kilkunastu osób, co nie? Albo już kilka studiów, co nie? Jeżeli oni by mieli więcej niż jedną grę tam naraz wydawać. Bo to są po prostu bardzo wysokie koszty, co nie? Nie przez przypadek te wszystkie takie właśnie firmy wydające, specjalizują się w grach indie, w momencie, kiedy odnoszą sukces, one też się bardzo szybko profesjonalizują i bardzo szybko się rozrastają, bo to są duże pieniądze, które autentycznie jakby trzeba taką kurę śnieżną produkować i tak dalej. No dzisiaj już, Devolver to dzisiaj już nie jest mały wydawca, to tam oni pewnie z 1000 czy 3500 osób zatrudniają, nie? I to... Albo jeżeli nie zatrudniają, to mają jakby umowy o współpracę z różnymi tam miejscami, tak, żeby im było łatwiej, nie, uderzać. Tak, ale to jest już taki konglomerat ogólnie wydawniczy. To tyle mam w temacie nowego wydawcy. Ale poczekamy i zobaczymy też. No tak, pewnie. Jakby to nie jest tak, że ja go hejtuję, ani nic takiego. Trochę go hejtujesz, nie? Trochę hejtuję sposób, w jaki on ogłasza to, wiesz, co robi. Jakby, bo wydaje mi się, że to jest ogłoszenie skierowane nie do tej publiczności, do której powinien kierować, bo on ani nie kieruje tego ogłoszenia do jakichś właśnie przyszłych inwestorów ewentualnie, jakby potrzebował pieniędzy, ani nie kieruje tego ogłoszenia do devów, bo potrzebuje na pewno devów, żeby wydawać gry, bo sam ich nie będzie robił, tylko on stworzył może ogłoszenie do publiczności swojego kanału. Jakby ludzie, którzy oglądają go na YouTubie, raczej Nie będą jego partnerami biznesowymi w przyszłości, co nie? True. No dobrze, Tomku, a ty jakby... Ty więcej niż jedną rzecz, to tobie się udało przeczytać, przegrać? Więc co jest jeszcze dalej u ciebie grane? Iga, co się z tobą stało? Stres emocjonalny przeszłaś w ciągu ostatnich kilku minut? Miało być takie wstydzieszkowe pytanie.
Tak, jako że Iga dzisiaj nie ma swojego, co jest grane, to ja wcisnąłem dwie rzeczy do mojego, co jest grane. I moje drugie, co jest grane, to jest książka Klara i Słońce Kazuo Ishiguro, brytyjskiego autora, który dostał Nagrodę Nobla. I niestety nie jest to dobra książka. Znaczy, jest to spoko książka, która powinna być, albo mogłaby być dużo lepsza, a nie jest, bo to jest opowieść o rozgrywającej się w jakiejś takiej niedalekiej przyszłości, nie jest dokładnie podane kiedy, w której istnieją już humanoidalne roboty i Klara, tytułowa Klara, to jest właśnie humanoidalny robot, które są wykorzystywane głównie do opieki nad dziećmi, do towarzyszenia dzieciom, jako tacy sztuczni przyjaciele. Klara zostaje kupiona właśnie przez mamę takiej nastolatki, która się nazywa Josie. I jakby drugi aspekt taki science fiction tej wizji przyszłości jest taki, że dzieci w przyszłości są modyfikowane genetycznie. Po to, to nie jest do końca, jakby przechodzą taką procedurę modyfikacji genetycznej, po to, żeby być bardziej genialniejszy, jakby bardziej inteligentnymi, co nie? Z czołgu nimi. Nie strzela się z czołgu. Po to, żeby bardziej aerodynamiczne są. Bez żeby powodu. Bardziej inteligentne, żeby jakby miały zapewnioną karierę głównie w korporacjach i tak dalej, co nie? Był taki film, nie? O tym, tylko że to było chyba inaczej, że najpierw genetycznie modyfikowali dzieci, one się rodziły i jeżeli tam spełniałeś bardzo... Taki science fiction film o typie, który... Gataka, no, tak. No, ale to o tym. Nie pamiętam tego filmu, szczerze mówiąc. Okej, no przepraszam. I ta procedura jakby jest bardzo niebezpieczna Josie, która przeszła tą procedurę, jest teraz ciężko chora. I nie wiadomo, czy przeżyje. I jakby Klara ma być trochę taką jej pielęgniarką, opiekunką, przyjaciółką. Wszystko w jednym, ale ma też, ale jest jakby też ważną postacią jest taki chłopiec, przyjaciel tej Josie, który nie przeszedł tej procedury i jakby tam są też takie rozważania na temat jego przyszłości, nie? To, co jest jednocześnie ciekawe i największą wadą w tej książce, to jest to, że ona jest opowiadana z perspektywy Klary, której perspektywa jest bardzo ograniczona. Więc my bardzo długo nie mamy bardzo podstawowych informacji na temat świata przedstawionego. Ja tutaj wam powiedziałem takie rzeczy, których się dowiaduje się mniej więcej w połowie książki. Nie jako jakieś plot twisty, tylko jako tak po prostu wyczytujesz je z książki, co nie? Tylko i wyłącznie dlatego, że właśnie, że Klara ich nie wie i ludzie nie... Jakby ludzie mówią do siebie trochę zagadkami dla Klary, co nie? Bo ona nie do końca rozumie, a nawet jeżeli rozumie, to jako narratorka nie tłumaczy tego, nie opowiada o tym. I to jest moim zdaniem trochę takie oszustwo. Takie niepotrzebne zupełnie trzymanie czytelnika w takim mgle nieświadomości, pomimo, że prawie wszyscy bohaterowie książki nie przebywają w tej mgle nieświadomości. Jakby, że czytelnik wie dużo mniej niż bohaterowie książki, którą on czyta na temat świata przedstawionego, tylko i wyłącznie dlatego, że taka jest decyzja pisarza i autora, jakby taki jest pomysł na narrację, nie? Jednocześnie Klara właśnie ma jakiś taki dziwny, trochę religijny stosunek do słońca, bo ona napędzana jest za pomocą baterii słonecznych. I jakby ma taki właśnie taki trochę tak traktuje słońce jako takiego boga, które daje życie, zdrowie i tak dalej. I to prowadzi do takiego trochę absurdalnego założenia, że fabularnego, że roboty w przyszłości nie będą miały dosyć podstawowej wiedzy na temat biologii i działania ludzi, którymi się będą opiekowały, natomiast będą miały tak rozwiniętą wyobraźnię, że poprzez kojarzenie faktów będą budowały sobie jakąś własną taką ontologię, tak, dokładnie, nie? Taki jakiś ważny zespół wierzeń, taki trochę mityczny, co nie? I to jest takie założenie, które dobrze brzmi pod względem budowania jakiejś narracji, takiej metaforycznej narracji, ale jest bardzo odległe od tego, jak w rzeczywistości będziemy, jestem absolutnie przekonany, że jeżeli będziemy kiedyś produkować sztucznych ludzi, to oni przede wszystkim będą mieli miliard wiedzy
w głowie. I jakby, zwłaszcza jeżeli będą się musiały... To jest dokładna liczba wiedzy, jaką tak, będą mieć, jakby co. Dzisiaj ja bardzo dużo research robiłem do dzisiejszego odcinka, zwłaszcza jeżeli chodzi o liczbę. Znaczy, zwłaszcza jeżeli byś kupowała robota do opiekowania się dzieckiem, które jest chore, to przede wszystkim... Tak, wolałabym, żeby był super ogarnięty biologiczno-logicznie, tak, niż żeby tam zastanawiał się, czy słońce jest Bogiem. Tak, 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 dokładnie. A tutaj jakby to działa w drugą stronę, że ten robot ma bardzo mało... A może ona była w przecenie, w takim koszu z robotami, tam, wiesz, że tutaj jest taki robot, on jest w sumie okej, się zajmie tym twoim dzieckiem, ale trochę nie ogarnia, plus myśli, że słońce to Bóg. Jakby... No trochę tak to działa tutaj, że Klara ma bardzo mało takiej faktycznej, aktualnej wiedzy na temat tego, jak działa świat, ale ma za to bardzo rozbudowaną tą taką wyobraźnię twórczą, jakby właśnie takie kojarzenie faktów, to budowanie... To jest bez sensu, to jakby, to ona jest... Jeżeli robot czy to android jest z miejsca bardziej ludzki niż człowiek, to jakby... To gdzie jest science fiction tutaj? Tak. Chciałem powiedzieć, że to tak jak z prawdziwym potworem jest człowiek, a robot jest bardziej ludzki niż człowiek. No, no tak, tak, ale to jest takie jakby, wiesz, żeby to science fiction działało, to ten robot musi być najpierw robotem, żeby móc się stać człowiekiem, a jeżeli bierzesz takiego robota tam z Biedronki, tak, i tam nie jest z Applem, tylko ma tam jakąś gruszkę narysowaną i on jest bardziej ludzki, bo czegoś nie dorobili, on jest bardziej ludzki od człowieka, to jakby... Where's the science fiction, oczywiście, jeżeli to jest box, oczywiście, nie? Że ta powieść podejmuje ten temat. Nie wprost na szczęście, tylko tak trochę na marginesie, co nie, że tego widzimy, jak ludzie traktują Klarę i taki, powstają takie pytania, jakby co nie, że ej, sorry, ale tam nie dostrzegacie, jak bardzo ludzka ona jest? Jakby tak wystarczy ją pogadać chwilę w słowie, żeby widzieć te, żeby dostrzegać te rzeczy. Ale to, z czym ja mam największy problem tutaj w tej książce, to przez to, że właśnie, że ta cała taka warstwa metaforyczna, takich jakby znaczeń nadbudowanych poprzez ten stosunek Klary do słońca się tu wyłania, to ona niestety popada w takie zapatrzenie we własną mądrość, taką metaforyczną mądrość. I to wieje Coelho, kurde, z daleka. I niestety, pomimo, że to jest dobrze napisana książka, utalentowanego tak językowo autora, który został dosyć dobrze, sprawnie przetłumaczony na polski i czyta się ją jakby przyjemnie, to za każdym razem, kiedy tak próbowałem intelektualnie potraktować ją uczciwie, to ja miałem takie, kurde, ale to są banały, ale to są takie bajeczki dla dzisiaj, co nieco wy mi tu próbujecie opowiedzieć. Ja słuchałem audiobooka tej książki. Oczywiście nie mam pod ręką, kto tam czyta tego audiobooka, przykro mi. Ale jest to dobry audiobook, którego się miło czytało. Pani lektorka bardzo fajnie robiła coś, co ja lubię, czyli że nie udawała głosów, ale jednocześnie zmieniała trochę intonację w zależności od tego, którego bohatera czyta, co się super sprawdza, jeżeli lektorka jest utalentowana, nie? Więc pod tym względem było super, jest to dobrze zrealizowany audiobook, o tak powiedział. Ale samej książki raczej nie polecam, w ogóle jestem trochę po takim cyklu, ja w zeszłym roku chyba mówiłem o podobnej książce trochę, Maszyny takie jak ja i Anna McEwana. I Ian McEwan i Kazuo Ishiguro to są dosyć podobni moim zdaniem pisarze. To jest taka wyższe warstwy średniej półki, jeżeli chodzi o brytyjską literaturę. I niestety jestem po takiej serii chyba z 5 czy 6 ich książek i to jest dosyć rozczarowująca literatura. Nie rozumiem na razie po tej serii właśnie tych książek, ich, które przeczytałem. Fakt, że nie czytałem ani jednego, ani drugiego tej najbardziej znanej powieści, czyli Iwana McEwana to jest Pokuta, a Kazuo Ishiguro to jest Porządek dnia. Nie czytałem ani jednej, ani drugiej z tych powieści, bo one mają bardzo dobre ekranizacje i widziałem obie te ekranizacje. Ekranizacje bardzo polecam, co nie? Ale jakby czytając te nie najwybitniejsze ich książki, tylko te takie trochę z drugiego szeregu ich książki, wszystkie to są takie średniaki po prostu. I jeżeli to jest naprawdę jakieś takie coś, co brytyjska literatura się chlubi, ma... No wiecie, on dostał kurde Nobla, co nie? To się spodziewałem autentycznie wybitnej literatury, co nie? A to jest taki rozczarowujący średniak. Takie be, be, be. To jest moja recenzja. Tak właśnie, to jest to, co na książkę wsadzimy. Spodziewałem się Nobla i dobrej literatury, ale to jednak takie be. Da. I będziesz mógł kliknąć, żeby to, żeby tak, ten twój cytat był. Taka pozytywka. Żeby pani lektorka, bardzo dobra pani lektorka, żeby to przeczytała.
No, Iga, jeszcze masz do nas jedno pytanie chyba, tak? Mam, ale nie wiem, czy chcemy je dalej zadawać. Mogę je zadać. Chciałam się was zapytać, czy w waszym serduszku, właściwie na pewno w waszym serduszku żyje taki bohater, ale jaki jest najsmutniejszy bohater popkulturowy, który żyje w waszym serduszku? Tak w ogóle popkulturowy, czy growy tylko? Ja jakby... Jak chcecie, jeżeli nie będę was powstrzymywać ja mogę, jakby przed... Ja mogę teraz powiedzieć, jako że oglądam Rodzinę Soprano teraz, już prawie, że kończę, bez spoilerowania, ale uważam, że w ogóle każdy jeden bohater mężczyzna w Rodzinie Soprano, łącznie z Tonym Soprano na czele, to jest tak smutna postać i jednocześnie to nie jest tak smutna postać pod względem tego, że ona jest smutna, jakaś depresyjna i mnie wprowadza w jakąś depresję, ale że to są tak nieudani ludzie, jakby tam na poziomie 6 sezonu ja już nie jestem w stanie absolutnie nikomu kibicować i nikogo darzyć sympatią w tym serialu. To są tak małostkowi, tacy wredni, chciwi i fałszywi ludzie. Ja sobie trochę nie zdawałem sprawy. Jak wchodziłem w Soprano, to raczej myślałem, że to jest taki właśnie zbiór jakichś takich popkulturowych ikon. I być może tak jest, ale to jest serial, kurde, o tym, że kurde, bycie członkiem mafii w New Jersey to jest strasznie smutny los po prostu, co nie? No ogólnie przestępcom, że zorganizowano, to jest dosyć smutny los. A pomimo tego, że oni mają pieniądze i że zazwyczaj żyją lepiej niż jakiś taki przeciętny zjadacz chleba, to kurde, jakie to są po prostu rozwalone istoty ludzkie, co nie? Jacy to są? I to są też tacy ludzie żyjący bardzo głęboko w bardzo patriarchalnym takim porządku, co nie? Jakby, że tam, że oni wszyscy muszą cały czas udowadniać swoją męskość, że między sobą się taka rywalizacja między nimi jest i to zarówno właśnie na poziomie takiej męskości, jak i na poziomie brutalności, jak i na poziomie finansowym i tak dalej. I tak sobie się, kurde, jakby sami żeście sobie zgotowali taki los, nie? Jakby, fuck. Jest mi ich autentycznie szkoda i mimo tego, że ich nie lubię, co nie, to sobie myślę, że to są po prostu takie żałosne istoty ludzkie, takie żałosne przykłady ludzkiej egzystencji. O tak. Tak? Ktoś dalej? Coś jeszcze ma odpowiedzieć na pytanie? Czy nie? Ja nie miałem dużo czasu, żeby zmusić tutaj to pytanie, więc mam dla was tylko dwa słowa. A te słowa to Max Payne. Dobra, koniec mówienia swojego. Czy właśnie, czy muszę mówić? Nie, on to ma, on to, jego imię i nazwisko. Jego imię i nazwisko, to jest tak. Iga? Ja mam tutaj taki, to jest popkultura, to jest literatura, uwaga. A pamiętacie malowanego ptaka? Bo ja się zastanawiam bardzo, bardzo długo się zastanawiałem, czy ten chłopiec, który jest głównym bohaterem tej książki, ma imię. I on nie ma imienia. Co chyba, pamiętamy? Nie? W sensie... Malowany ptak. Kosińskiego. Tak. Kosińskiego. No, założenie jest takie, że to Kosiński jest tam bohaterem. No tak, ale chodzi mi o to, że on jakby nie zwracają się do niego po imieniu w książce. Ja się, kurde, tak właśnie wczoraj czy przedwczoraj usiadłam i się zastanawiałam, czy ten chłopak ma imię. I tam nie ma imienia. Aczkolwiek cała ta książka, w sensie to jest bardzo smutny bohater, ale ze względu na fakt, że cała ta książka to jest jakiś stadium psychologiczne ludzkiego zła w ogóle tam w milionach odsłon. I tak, no, żyję w moim serduszku, często o tym myślę, co tam się w ogóle dzieje. Uważam, że trochę zostałem oszukany, bo ja mam legitną odpowiedź na to pytanie, a wasza odpowiedź jedna to jest Holokaust, a druga to Max Payne. Znaczy, Holokaust to jest tylko jeden z elementów zła, tam tak, ale jest. Tak. Co? Trochę prosiliście na skróty. Dobra, ty, a ten bohater Call of Duty 5, którego się ratuje w epilogu... To on może być, Tomek? Myślę, że każdy bohater Call of Duty jest bardzo smutnym przykładem jakby... No, trochę tak. ...człowieczeństwa. Albo na przykład piłkarzy z FIFA. Czy oni chcą grać ten mecz? Zastanawiałeś się? Nie zastanawiałeś się. Nie zastanawiałem się. Właśnie. Mamy jeszcze... Iga, ty powinnaś zagrać w tą gierkę nową w Game Passie, co jest. Tiny Keen o tych maciubkach. Ona jest chyba trochę... Ty jesteś maciubkiem, w ogóle tak, mnie to tak irytuje, bo to jest dobre tłumaczenie, ale po prostu fakt, że ty to powiedziałeś i o tym mówiliśmy kilka razy, mnie tak denerwuje już w ogóle. Takie kto... No minimum mi ostatnio... Drodzy słuchacze,
Dominik ostatnio wysłał mi screena, że gra w grę, gdzie typ może mieć założone dwie pary butów naraz i mnie to tak zdenerwowało. Mnie też. Boże. Gram w Diofield Chronicle, takiego nowego, no takiego trochę budżetowego Fire Emblema od Square Enix. To nie jest Fire Emblem. No, znaczy ma, jest bardzo podobnie, ma bardzo podobną strukturę. To nie jest strategia turowa, no właśnie. Tak, nie jest strategia turową, ale jest bardzo podobny, łącznie z tym, że ten pan takim smutnym głosem czyta tytuły rozdziałów i tak dalej, jest bardzo inspirowana Fire Emblemem. I tam można mieć, jak to w RPG-ach, tam wyposażenie się wybiera, można mieć broń i dwa akcesoria. I te akcesoria są jakby, one nie są przypisane do części ciała nic, więc można mieć dwie pary butów, po prostu buty to akcesorium. I to nawet nie są jakieś takie buty, że zakładasz, kurde, kozaki w klapka, tak? Tylko po prostu są takie takie jak rycerz nosi jakby zbroję, tak. Ponad kolana, więc apparently typ nosi dwie pary butów tego typu na obu nogach. A może jakby, drugie nosi na rękach i się transformuje w konia w trakcie walki, tak? No może, może. Nie wiem czemu, jakby nikt o tym nie pomyślał. Bo wiadomo, tak, że konie mają dwie pary butów, co nie? Jakby. To była moja logika tutaj. Muszą mieć. No, muszą mieć, no jak inaczej. Więc tak. A czy możesz, Dominik, powiedzieć, czy to jest gra w cyferkach dobra czy zła, czy nie? W jakim sensie? No, czy masz jakiś embargo? 8 na 10. Nie mam chyba embargo, ale wolałbym, jakby ja ją recenzuję dla CD Action i wolałbym przed napisaniem recenzji nie recenzować jej wcześniej publicznie w podcaście. Dobra. Ale mam nadzieję, że napiszesz tam o tym, że można nosić dwie pary butów. Powiedziałem już, idę napisałem, że obniżę o jeden punkt ocenę za to, że można nosić dwie pary butów. Ja to szanuję w opór po prostu. Mnie tak to zdenerwowało, aż poszłam tutaj do mojego Tomka i mówię, popatrz. To taki bullshit jest w grach. Spoiler alert, trochę już Dominik nam to powiedział o matematyki na temat tej gry. Jest to gra, która dostanie więcej niż 1 na 10. Gdyż działa? No nie, bo nie możesz odjąć jednego punktu, co nie, jakby od 1 na 10. Nie ma oceny 0 na 10 chyba. No nie. Okej. W każdym razie tak, mnie też to strasznie ora i nie podoba mi się to i wkurza, że można mieć dwie pary butów. Ale wiesz, że nie robię tego. Wiesz, to jest gra wideo, nie musisz tej drugiej pary butów sobie tam nakładać. Ale wkurza mnie to, że można. Nie robię tego, jakby, ale... Wiesz, tak patrząc realistycznie na tą grę, to w prawdziwym świecie też możesz mieć dwie pary butów. Nie możesz, Tomek. Możesz, nawet przy pasie nosić drugą, ty. Dobra, ty załóż dwie pary butów i chodź do mnie do domu, to ci wytłumaczę. I mieszkasz we Wrocławiu. Ale może faktycznie ona... Tam to nie jest przypisane do części ciała, więc ona może mieć jedną parę butów na nogach, a drugą na przykład tak jak na szyi, plecaczku. Tak powieszoną na szyi po prostu. To jeszcze mnie to bardziej wnerwia, no. O Jezu, przestańmy o tym rozmawiać, bo będę zła przez resztę dnia. Dobra, Patronite. Dziękujemy przede wszystkim Kamilowi, Tomkowi, Mafinkowi i Michałowi, ale również dziękujemy wszystkim, którzy nas wspieracie. Pamiętajcie o tym, że mamy Patronite. Pieniądze dla nas są dobre i są słuszne i zbawienne. I dzięki, że nas wspieracie, a jeżeli nas nie wspieracie z różnych powodów, to też dzięki, że nas słuchacie. Tak, to jest też super ważne, nawet najważniejsze, że chcecie nas słuchać. Tak. Iga, a teraz sobie zaczęłam wyobrażać osobę, która nas wspiera, ale nigdy nas nie słucha i teraz nie rozumiem. Ale jakby to, ja jestem z tym też okej. Jak chcecie nas wspierać, a nie słuchać, jak najbardziej, realizujcie się. No, znaczy, i tak nas nie słyszycie, skoro nas nie słuchacie, ale myślimy o was teraz ciepło. Więc tak, i to chyba wszystko, na co mamy przygotowanki. No. Tak? Tak. Tak. To cześć. Żegnam. Cześć.